Witam Państwa na kolejnym spotkaniu naszego klubu myśli kontrrewolucyjnej Veritas. Dzisiaj naszymi gośćmi jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Oraz pan doktor Stanisław Krajski. Brawo! Chciałbym teraz poprosić księdza arcybiskupa o rozpoczęcie, myślę, że W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Marii, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan będzie moje się mówił? Pan jeszcze będzie mówił? Nie, nie. No ja mam takiego, mam dokonać wprowadzenia i w pierwszych słowach powiem, że jak przyjechałem, zobaczyłem, to się oburzyłem strasznie, bo plakat spotkanie z doktorem Stanisławem Krajskim i arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą. Myślę, ktoś ze mnie chce zrobić pyszałka. Ale mi wytłumaczył pan autor plakatu, że ksiądz arcybiskup jest większy, a ja jestem mniejszy. To prawda. A ja tego nie zauważyłem nawet. Ale my. I teraz tak. Ksiądz arcybiskup znowu gości po raz trzeci w Nałęczowie. I w związku z tym to spotkanie. W Nałęczowie też będzie spotkanie, znaczy. Już nie wiem, ten czas tak szybko leci, ale w każdym razie no chyba w środę główna osoba najważniejsza w Zamościu od tej różańcowej krucjaty i w ogóle tam najbardziej działająca, pobudzająca Zamość do życia religijnego. Pani Elżbieta Brudzińska zmarła w szpitalu w Lublinie pod respiratorem i w środę ksiądz arcybiskup odprawi mszę świętą trydencką w jej intencji i potem będzie o 14 w środę, potem będzie spotkanie z księdzem arcybiskupem, bo Zamość chyba nie zrobi spotkania w Zamościu, bo tam wszyscy są rozbici. Nie mają głowy w sobotę pogrzeb, czyli jutro. Także jak co to zapraszam, będzie o czym innym, z tym, że oczywiście jak to w Nałęczowie, to wszystko tajne, także jak żadnych adresów, godziny tak, 14 msza, 17 spotkanie. Natomiast jakby ktoś chciał, to zapraszam na Batalionów Chłopskich 3, tam będzie wymarsz stamtąd. Przed mszą, no to do 13.30, przed spotkaniem to do 16.30. I tak, ksiądz arcybiskup napisał, bo to jest spotkanie jednak z księdzem arcybiskupem, prawda? Ja tutaj jestem tylko na dokładkę. Także jakby ktoś chciał do mnie jakieś pytanie, to jak starczy czasu, to tak. Natomiast tak, ksiądz arcybiskup napisał 3 książki, prawda? Pierwsza była Przerywam zmowę milczenia. Ona tak wstrząsnęła hierarchią w Polsce, no bo
jak rozmawialiśmy o tytule tej książki, to ja mówię, proponuję, przerywam zmowę milczenia, a ksiądz arcybiskup mówi, ja nigdy nie milczałbym. Ale ja mówię, tu chodzi o hierarchię polską, nie? O to w Polsce. No i to jest taka bardzo ostra książka, prawda? Później ostra, no. Prawdziwa po prostu, prawda dzisiaj jest ostra, prawda? Później była ta Trzeba ratować Kościół, gdzie już tak łagodnie ksiądz arcybiskup pokazał, no co w tym kościele dzieje się takiego, co powoduje, że jest źle, no i jak z tego wychodzić. Natomiast wyszła teraz trzecia, Słowo na trudny czas, Różaniec na trudny czas. I to jest ciekawe, prawda, bo Różaniec na trudny czas jest takim dodatkiem i to wymyślił ten Różaniec jeden z szefów telewizji w Realu 24 i to szefostwo pojechało do Stanów Zjednoczonych nam z Polonią się spotkać i już nie wrócili długo, bo ich tam zablokowano, prawda, bo był lockdown. No i zostali sami pracownicy techniczni, no i ja ze swoim programem Brzytwa. I nie było jak zrobić tego różańca. I ja wtedy zadzwoniłem do Poznania, do księgarni Sursum Corda i mówię, czy nie macie jakiejś ekipy. No i oni powiedzieli, mamy. No i wysłali ekipę. I ksiądz arcybiskup się wykradł z Lichenia, pojechali do lasu. Tam była jedna z tych kaplic związanych z objawieniem i tam na mrozie takim ksiądz arcybiskup bardzo zmarzł, nagrał ten różaniec. Znaczy to nie jest to samo, ale to jakby był punkt wyjścia. I ciekawe, ten człowiek, który nakręcił ten różaniec, on stracił pracę i ktoś mu zaproponował zawiezienie towaru do Hiszpanii. I tam go złapali, bo w tym samochodzie były narkotyki, Hiszpanie go zamknęli i do dzisiaj siedzi. Także szatan go ukarał za takie działanie. I to słowo na trudny czas, no to ksiądz arcybiskup pokazuje nam jak żyć i się okazuje, jak się to poczyta, że każdy z nas może mieć wyrzuty sumienia, może sobie uświadomić, że z wielu rzeczy, że nie jesteśmy, nie możemy mówić, nie jestem jak ten celnik, prawda, bo niestety no, nasza bierność też, prawda, różne rzeczy powoduje, prawda, to do mnie dzwoniło, pisało dużo ludzi, którzy ostro się przeciwstawiali tej komunii w rękę, prawda, kiedy widzieli, jak była taka pani sprzątająca kościół, która jak zamiotła kościół, to tych okruchów Najświętszego Sakramentu było pełno, poszła do proboszcza z tym, a proboszcz mówi, nic takiego, prawda? No to ona powiedziała, więcej nie będę sprzątać tego kościoła. I dzisiaj ksiądz arcybiskup wygłosi słowo na trudny czas, ale co wygłosi, to ja nie wiem, a nie wiem, czy ksiądz arcybiskup wie, jeden Duch Święty wie. Natomiast korzystając z okazji jeszcze, no, powiem parę słów o tych swoich najnowszych książkach, swoich, to znaczy wydawcy, że teraz wyszła ta Masoneria Polska 2021, Wielki Reset. I ta książka, to ja się sam przeraziłem, jak ją skończyłem, prawda? Bo no, ona pokazuje rzeczy, no, wydawałoby się, że to nigdy byśmy sobie nie wyobrażali, że tak może być, prawda? I to niedługo będzie jakimś takim przygotowaniem. Dla mnie też były dwie książki, które wydałem. Człowieka, który pod własnym nazwiskiem nie występuje. 5G na rodziny megatotalitaryzmu i szczepionka na koronawirusa, zagrożenie dla ludzkości. No i oni się już nie kryją, prawda? To jest Rada do Spraw Inkluzywnego Kapitalizmu z Watykanem, tak to się nazywa i to jest razem z Franciszkiem. I ja pokazuję w tej książce, że to są najwięksi, najbogatsi masoni i nie trzeba długo szukać, żeby to udowodnić, że to jest samo kierownictwo masonerii. No i ciekawe, prawda, bo to tylko jedna taki sygnał,
Kiedyś było tak, że jak masoni coś pnuli, to zawsze jeden z nich puścił farbę. Da? A teraz nie. I ja wykryłem dlaczego. Da? Bo w latach 90. zaczął działać ten żydowski miliarder Epstein. Da? On sobie kupił taki samolot na 200 osób, przekształcił go w dom publiczny, kupił wyspę. Na tej wyspie dom publiczny z dziećmi. No i tam wszyscy wielcy tego świata jeździli, bo jest dziennik z tego samolotu. I on działał 19 lat, później go zamknęli do więzienia, był pod kamerami, kamery przestały działać przez 3 minuty i znaleziono go powieszonego. Natomiast w tych wszystkich jego domach publicznych były kamery, były nagrywanie i to wszystko zniknęło. Prawda? I co ciekawe, bo nie wszystkie nazwiska tam oczywiście są, ale teraz jak Państwo pewnie wiedzą, ten największy od szczepionki, jak on tam się nazywa? Bill Gates. No to żona się z nim rozwodzi, prawda, i podała powód, bo on się zabawał ze Epsteinem i latał Lolita Express, prawda? Czyli każdy z nich, na każdego z nich są takie wielkie haki, prawda? I ten. Także tyle z takich dodatkowych informacji. Oddaję głos księdzu arcybiskupowi. Zamknąć, nie? Nie, bo to dotyczymy się tutaj. Bracia i siostry, słowa mu powiedzieć, jak wy tak wszystko wiecie już. Tyle tych świętych. Ale prosimy usiąść. Ale może tak troszkę, bo tam niech głos pójdzie do ściany, tak do sufitu, tak może jeszcze to gdzieś do ludzi. Nie będą słyszeć. Da. Takie mam doświadczenie z tych takich małych kapliczek, mam doświadczenie, że nieraz głos tam nie dochodzi dalej. My, bracia i siostry, na tym świecie nie jesteśmy właścicielami tego, co nawet mamy tutaj. To wszystko jest przyjściowe, my przyszliśmy na świat, przed nami już stworzony. Mamy przeżyć jakiś krótki czas na tym świecie, zostawiać jakiś ślad. Możemy zostawić zły ślad, a możemy dobry. Jest Bóg, który nas powołuje do tego, żebyśmy poddali się pod Jego woli, bo mamy Jego obraz i podobieństwo. A my nie mamy obrazu i podobieństwa szatana i nie powinniśmy wstrajać się w jego agendę działania. Ale szatan, który wybrał swoją pacholkę, który jemu pomagają w tym świecie, mają władzę, złoto, pieniędzy, oni nami rządzą, oni oczywiście muszą się odwdzięczyć jemu za te wszystkie pieniądze, które otrzymali władzę na tym świecie i potem zabierze ich duszę. Ja chcę być zbawiony, bo tak chcę, tak mówi Pan Bóg, żeby ja był zbawiony. I mówi, żeby ja był tak jak On, jak Bóg jest. Bądźcie święci, jak Bóg wasz jest święty. I Pan Bóg wola nie tylko mnie, a każdego z nas. Dlatego, jeżeli my uświadomimy sobie to doskonale i będziemy, nie zważając ni na jakie trudności, dążyć do tego, żeby to zbawienie osiągnąć, to Pan Bóg zawsze będzie po naszej stronie, znajdzie nawet te plomyki, nikły, może mało tego będzie światełka, ale Pan Bóg znajdzie nas na tym świecie, jeżeli Jemu się oddajemy i szukamy Jego woli i żyjemy według tych zasad, które nas nauczyli nasze dziadkowie, babcie i te najlepsze księże, biskupi, które byli szereg lat przed nami, które wytrwali w mocnych walkach, nie dzisiejsze niestety, oni też z takiego samego ciała i krwi jak i my, ale poddali się temu światu, poszli do korytka, żeby tam dobrze im się żyło i nie chcą się podstawić, chociaż muszą to zrobić, jak muszą naśladować Chrystusa i żyć w prawdzie. Ale kto chce żyć w prawdzie, to będzie cierpiał za to, że on to prawdę albo głosi, albo żyje według tej prawdy, realizuje tę prawdę na każdy dzień swojego życia. Jeżeli człowiek żyje według tych zachcian tego świata, to jest taka szara mysz kościelna, czy jakaś inna, która nikomu nie potrzebna i tylko wykorzystuje człowieka zwykłego do swoich interesów, bogaczy tego świata. Oni też biedni, ja im o tym mówię, masony, nawracajcie się. Ja im mówię, Żydzi, nawracajcie się. Wbrew temu, że Watykan mówi, Żydów nie trzeba nawracać, nawracajcie się, bo zginiecie wszystkie jak rudy myszy. Zginiecie się, zważając na wasze bogactwo, na wasze władze,
bo Pan Bóg rozliczy was w inny sposób, według swojej sprawiedliwości. Pan Bóg jest miłosierny, dzisiaj wszystkim mówię miłosierdziu, żeby w pułapkę diabelską wplątać nas wszystkich, miłosierdzie. Ale to jest fałszywe miłosierdzie. Pan Bóg jest sprawiedliwy i całe Pismo Święte mówi na przestrzeni i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu, jak Pan Bóg kara za to, kiedy ludzie nadużywają Jego cierpliwości i zuchwali grzeszów. Dlatego, jeżeli my sobie pozwalamy też wchodzić w takie odejście od Pana Boga, to rano czy późno przyjdzie na nas to spotkanie z Nim i będziemy za to odpowiadać, co robimy nie tak właściwie, jak Pan Bóg od nas tego potrzebuje. Nie my stworzyliśmy ten świat, nie diabeł jego stworzył. Nie te dzisiaj panowie, którzy nawet tutaj rządzą pyszalki, nie daj Boże, z chłopa Pana, bo jakby byli panowie takie, powiedzmy, i Bożego Ducha, i ludzkiego Ducha, no to wtedy byłby jakiś porządek na tym świecie. A kiedy dorwali się do władzy takie golota, taka bezduchowna, i bez tego, żeby wiedzieć, jak się zapracowuje kawałek chleba i ten złoty, to oni po prostu nakradli, oni po prostu trwonią nasze pieniądze, ani człowiek nic nie warte, nic, bo komu jak przyszło, tak poszło. Jak człowiek zapracował, to on każdej kopiejki ceni, bo on wie, jak to się pracuje na to wszystko, każdy gospodarz. A te panowie nad nami rządzą, nakradli, a Stany Zjednoczone, po prostu złodzieje, tam wszystkie się zebrali z całego świata, czy powiedzmy Holandia, Francja, państwa kolonialne, które tam, Hiszpania, Portugalia, to państwa, które, Anglia, które się wzbogacili tylko ze względu na to, że tam rabowali kolonie w Azji, w Afryce i wszędzie na świecie. To nie jest autorytet dla nas, a oni nieraz nam mówią, a będziesz bogatszy, będziesz mał pieniędzy, będziesz coś z tego mał. Zbutwieją pieniędzy i skończy się tym, czym się skończy wszystkie nasze działania. No można tutaj jeszcze przejść. Tu może przejść. Na aule gdzieś. Panie doktorze, otwiera się to okno? Nie, to nie. Tu jest miejsce. No jest. Przekrzyczyć mikrofon, który tam wspiera piosenki, to trzeba tutaj... No i wszystkim. Jak wy wszystkie gadacie, to ja co mam robić? Proszę Państwa, ale chcemy kontynuować. Proszę się ustawić, przestać rozmawiać i dać księdzu biskupowi kontynuować. Także już cichutko proszę. Słucham. Ale dla Pani, proszę Państwa.
Już wszystko powiedziałem na wstępie, nie będę wam czytać długich lekcji, bo to nie jest tak, że tutaj jakaś będzie lekcja taka, że was do czegoś doprowadzi. Jeżeli się nie będziemy nawracać do tego, co nas uczy Kościół przez wieki, nie będziemy żyć Ewangelią, Pismem Świętym i tradycją, a będziemy żyć po soborowym, tylko zepsutym i protestanckim, i żydo-judejskim, no to my nie jesteśmy na drodze zbawienia. Jeżeli Polacy w takim katolickim kraju tak nisko upadli ze względu na to, że przez szereg lat tak dużo pracowali nad nami te, które nic nie mają wspólnego z Panem Bogiem, zdrajcy, jak w Kościele, tak i poza Kościołem, a my temu się poddali, my jesteśmy zainfekowani tym wszystkim złem i dlatego zadajemy pytania takie, jakby mamy dzieci zagubienie, nie wiemy, co mamy robić. Trzeba wracać do Chrystusa i nawracać się. Jeżeli się nie nawrócimy, zginiemy wszystkich. Nie ma, zmiłuj się, nigdy. Jeżeli nie liczymy się od choroby, to będziemy umierać. A oni nas to specjalnie wprowadzają w choroby, żebyśmy umierali najpierw starszy, a potem młodszy, potem będzie im wystarczy tym bestiom, wystarczy, żeby było tylko 1 miliard ludzi, które będą obsługiwać ich tam i pilnować, żeby oni jeszcze żyli jakoś po swojemu. Tego nie możemy sobie pozwolić, każdy z nas. Nie otwierajcie drzwi, jakieś sieć, pan, niech wejdzie do tego. No dobrze, no to wie, co ma robić, to po prostu nie jest potrzebne. Ty chcesz być gospodarzem na cudzym gospodarstwie. Ja nawet nie chcę być na cudzym gospodarstwie. A jak dalej nie mówię, to muszę mówić, cicho siedźcie, bo inaczej będziemy teraz podliczać z was procenty i wpisywać, ja nie wiem, na jakie konto, na pana Grzegorza. Tak, co, musimy się nawracać do Chrystusa. Nic nowego nie ma pod słońcem i nikt wam nowego nic nie powie. Jeżeli ktoś mówi coś innego, czym mówił Chrystus, to jest antychryst. I dziś antychryst już uszy jego tyrczą z tej czeluści diabelskiej. A wielu tych, którzy jemu służą dzisiaj, to jest prosto zamordowanie nas i prowadzenie jak baranów, jak owiec, jak bydło do zagrody, żeby tam potem nam wydawać jakaś będzie tak, jak w czasach komunizmu było. Staliście się w Polsce za to, żeby cukru kupić troszkę i tam mąki kupić, jakiegoś makaronu. To samo będzie dawano każdemu, zabiorę waszą własność, wszystko zabiorę, bo nikt się nie sprzeciwia. Kontrrewolucja napisana, ale kontrrewolucji nie ma. Ja sprzeciwiam się na swoim miejscu. Jeżeli każdy z nas sprzeciwiał się na swoim miejscu i prowadził życie pobożne, sprawiedliwe, to nas byłoby już dużo. A jak my ciągle zadajemy pytania, a co mamy robić, a kto będzie lider? Każdy z nas powinien być lider sam w sobie chociażby. A jeżeli każdy tylko wie, jak zjeść i to cudze, a nie swoje, no to takich w Chinach 1,5 miliarda. Takich mądrych, nie? W nawiasach mówiąc. Ale my musimy wiedzieć, co my mamy robić. My powołani do zbawienia wiecznego, a nie do tylko przeprowadzenia tego czasu. Wszystkie się szczepią, że tak nie wiadomo czym. Nikt nie wchodzi nawet w interesy tego, czym nas tam infekują, aby tylko jeszcze samolotem gdzieś polecieć. A gdzie ty polecisz? Już tobie nie dają latać, już tobie pozamykali wszystko na świecie i jeszcze zamkną więcej. To próba i pokolenie będzie zejścia z Everestu w dół, do diabla. A my tego już nie rozumiemy. No to ja po prostu dziwię naszej naiwności. Żeby tutaj nawet sam Chrystus przyszedł i nam głosił kazanie jakiekolwiek, my go nie usłuchali. Jeszcze raz ukrzyżowali, że nam przeszkadza dobrze żyć, jak my chcemy. Dlatego mówię i do was, i mówię do masonów. Masoni, Żydzi, biedni jesteście. Wy macie wszystko rozkradnie na całym świecie, a wasza dusza jest biedna. Jak popadniecie do piekła, to wy zrobicie taką rzecz, żeby tego runo to wyrobili, a ono nie warte nawet tego, co zrobiliście. Nie warte te wasze wklady pieniężne do tego, żeby takie rzeczy robić. Sprzedaliście za soczewicę, a przyjdzie się odpowiedzieć bardzo słono przed Panem Bogiem. Pana Boga nie ma znajomstwa ni ze mną, ni z Panem Krajskim, ni z kimkolwiek z was. Pan Bóg daje prawa takie każdemu stworzeniu, które stworzył, prawo naturze, jak ma działać, i prawo człowieku. Jeżeli my jesteśmy obraz i podobieństwo Boże, to powinno nas było widać między ludźmi. Biskupu powinno być widać, księży powinno być widać. A jakim płaci masoneria, płaci im pieniędzy, to oni potrzebują was w kościołach. Po co im potrzebni w kościołach?
potem połowa trzeba zamiatać tam, myć podlogi, po co potrzebnie by tam posieli? Oni mają pieniądze dla siebie. A jakby oni dbali o was, o wasze zbawienie, to oni by otwierali drzwi, podstajali by siebie, nie bali się by tego mówić. Oni się boją, bo chcą ci krótko żyć na świecie. Na tym to polega. A żeby nie przedłużać, ja wiem, że u was mogą być różne pytania dla takich, jak jest swoje. I to najlepiej odpowiadać, bo to takie mówić w kółko, weźcie Pismo Święte, czytajcie, więc nie wiecie, co macie robić. I potem zadawajcie pytanie konkretne, czego my nie zrobili i co jeszcze chcemy zrobić. A tak, kiedy ja w szkole przychodzą ludzie, mówią, dzieci przychodzą, nauczyciel stoi, a on jeszcze ich pyta, a co by chcieli się dziadki? A im się daje, panie nauczycielku, że 2 i 2 to będzie 3. O, jaki ty piękny Jasiu, jak ty dobrze mówisz, miły taki. A wszyscy z niego się śmieją z tego Jasia, a ona jego chwali, bo to politpoprawnie. Ja bym ona powiedziała, widzisz Jasiu, inni śmieją się z siebie, znaczy musisz coś innego powiedzieć. Tak samo i w religii jest. A my chodzimy i mówimy, no tak, ten Lęga powiedza takie rzeczy, ten Krajski coś tak mówi. Jak ty mówił pan Krajski? Oszolomy my jesteśmy, nie? Oszolomy to mówił. No to, a te co mówią wam bzdury, to kto nie jest? Da. I jak my chodzimy od oszolomu do takich jeszcze jakichś idiotów, no to wtedy my będziemy zawsze takie, jak chory na Alzheimera jakiegoś. Nie wiemy gdzie chodzimy, nie wiemy co robimy. Musimy sami wyjść na normalną drogę, wyjść z tego tłumu, który prowadzony jest jak bydło na szeroką, przestrzenną drogę na rzeź do piekła, a wyjść z tego wszystkiego i podnieść się do góry, do Boga, żeby wiedzieć, co się dzieje. Bo ktoś tam siedzi w piekle i mówi, jak tu dobrze, to tyle kolegów mamy tutaj. A ktoś jedzie do góry, są chłopaki, jedzie do góry, tam więcej widać czegoś. Ten, który siedzi w dolinie, widzi tylko, co w dolinie się dzieje. A kto wychodzi do góry, to widzi, co w dolinie się dzieje i jeszcze bardzo daleko. Kto wychodzi do Pana Boga z wiarą, ma więcej światła i widzi więcej. Dlatego mówię więcej z obfitości serca, umysłu i wszystkiego innego. A kto siedzi w blocie, to no to prosto swinia w blocie i człowiek w blocie. To wtedy co jest? Gdzie my jesteśmy? Nie bądźcie naiwni jak dzieciaki, nie poddawajcie się wszelkiej propagandzie, a tamten mówi tak, a ten mówi tak, a ten pada w Duchu Świętym. Ja w Duchu Świętym nie podałem, nikomu takie rzeczy nie robię. Pada jest tam, Panie Stanisławie, nie upadnie, bo ja tego nie wiem, jak to robić. Tylko diabeł to zrobi. A ja tego nie zrobię, bo tego nie potrzebno jemu. Niech siedzi cichutko i tam i modli się, wtedy będzie lepiej jemu i każdemu z nas. A te robią, my idziemy, patrzymy, oj, będzie zdrowie. Boli mnie noga, pieczy, no i tańcz i przestanie boleć i piec. A jak ty nic nie robisz, tylko chodzisz od Anasza do Kajfasza, no będziesz miał to, co masz. Celem takie prowadzenie króciutkie zrobię, wypowalanie do zbawienia wiecznego, nie do diabla, nie do tych, którzy was do niego prowadzą, nie do tych, którzy was zaszczepiają, wszystko robią, aby z wami postąpić w taki sposób, a do Chrystusa. Wasze wzory powinny być podniesione do nieba, nie do piekła. A jak wy patrzycie w piekło, to świnia nie widzi nieba. Takie stworzenie jest, ona nie widzi nieba. Ona patrzy ciągle bloto w ziemi, w kaliurze. A jak my tam tak samo patrzymy, to widzimy to, gdzie patrzymy. Jak podnosimy serce, duch nasz do Boga, to Bóg nas poucza, jak ma postępować. A jeżeli tego nie robimy, mamy to, co mamy. Bo się już się ucieszyli, patrz, pięknie jest. Teraz zadawajcie pytania, bo tutaj długo nie można mówić. Tutaj kamerka już się skończa, to tak już... Da. Tak jest, bracie i siostry. Zadawajcie pytania, jakiekolwiek macie. Pan Stanisław, nie rozluźniaj się. Rządź paradą. Ja zadałem takie pytanie ostatnio swojemu ojcu z parafii, bo mnie Bernardyni posługują. I zapytałem go, czy jakby Jezus Chrystus chodził teraz po ziemi, to czy by się zaszczepił? Bo mówię, według mnie to chyba raczej nie. Co ksiądz biskup sądzi o tym, czy Jezus Chrystus się zaszczepił? A ten ojciec co powiedział? No, w zasadzie nic nie powiedział, ale nie zaprzeczył. Nie zaprzeczył. My takich dużo znamy mądrych. No. A teraz ja muszę brać na siebie jego odpowiedź i potem będę mówić, no znowu tak powiedział. To powinniśmy, bracia i siostry, być mądry najpierw z jakich powodów? Z powodu tych, że niektórzy mówią, że jest pandemia, a niektórzy mówią, że nie ma pandemii. No to trzeba nam też zbadać każdemu na swoim miejscu. Nawet żeby aniołowie mówili, że nie ma pandemii, to my będziemy też słuchać władzy, bo władza ma resurs taki, nacisnąć, coś zabrać, policja posłać takiego mocnego,
a ta dziewczynka biedna stoi i nie wie, co z tym zrobić, bo to moc, siła, nie? Schwarzenegger stoi, to biedne stworzeńko, nie ma czym jego wziąć. A my musimy rozważać, przecież jest masa lekarzy, oni się obudzili niektórzy, bo lekarzom placu władza specjalna, żeby oni byli wciągnięci w ten covidowy zamordyzm i zabijaczki takie covidowe. Dlatego płaci im, płaci policji więcej pieniędzy. Przecież jest filmik tego, spowiedź ratownika medycznego. No to mówi, że otrzymuje więcej pieniędzy, to jak on bezbożnik, to im wszystko jedno kogo zabić, czy jednego, czy drugiego. Ale jak on pobożny, jego sumienia męczy, jak ja otrzymuję te pieniądze, za co? On dobrze wie, że oni nie leczą ludzi, a tylko po prostu nie dają tych leków starszym ludziom odpowiednich. I dlatego po prostu wszystkich od razu na COVID i tam rozrywają płuca i do widzenia. A ludzie się podają, to mówią, to tak, 130 tysięcy umarło w Polsce. Teraz nam mówią, a tam 300 tysięcy każdy dzień zachorowań w Indiach. No, bracia i siostry, włączajcie troszkę mózg, tak, tak, troszeczkę tak. Indie mają 1 400 000 ludzi, a Polska ma 38 milionów. No jak w Polsce zachorowało, ile tam tysięcy było, pik? 30 tysięcy. Nie, no tak pik, kiedy był taki... No właśnie, wtedy tak? 30. 30 tysięcy. To teraz ile Polska ma, Indie, 1 400 000 000? Ile Polska? A oni palią te wzloki. Oni zawsze palili. Oni zawsze palili. Przy Gangu oni palili, bo to tak, jakby się podrosypali prochy w Gangu, to święta rzeka. I reinkarnacja. A nam to pokazuje tak, i my to polekamy, jak to najlepsze dania. To chałtura, podróbka, falsz. Tak, fałsz. Fake news. A my to takie padki na sensacje, a to taki wujek powiedział. A te lekarze, które mówią inne rzeczy, te, które podstawiają siebie, nie wiem wszystkich nazw, ale musicie to skonfrontować swoim życiem, a nie prosto każdemu się podawać i potem panikować, biegać, kolejki stoi do kościoła, kolejek nie ma, a do zaszczepienia, proszę bardzo. A jeszcze tam nam marchewki dają, jak dzieciakom. Lizaka daje, choć to, że poliżysz lizaka, my ciebie zaszczepimy. No, bracia i siostry, nawet tutaj trzeba troszkę pomyśleć, że to jest właściwe, że te, którzy zaszczepili się, udali się ich propagandą ściągnąć, a reszta jeszcze nie chce, to wtedy lizaczka tobie damy, piwka tobie damy. No, jakby dali wódki, to oni by wszystkie poszli, chłopaki szczególnie, nie? Nie. No ale... Co trzeci? Rozum nie może brać, i w ogóle wierzy w te wszystkie idiotyzmy. Tak samo jak w Kazachstanie, kiedy robili eksplozję bomby jądrowej na ziemi. To potem w kolchozach dawali chłopom wódki darem. No oni byli zadowoleni. Ale oni wiedzieli, że ten Euklid się rozpowszechniają po całym Kazachstanu, bo to było po ziemi to wszystko. No oni pili wódki, ale to było dobre. Wtedy to liczyło się. Ona neutralizowała nuklidy i te, które pili wódki, przeżyli. Tu w tym wypadku było dobre. W tym wypadku lepiej tego nie robić, bo widzimy jeszcze takie nieczezy, to wtedy nas zaszczepią i zginiemy wszyscy. Tak co trzeba rozmyśleć. I każdy za siebie tutaj musi podjąć decyzję. Jak ja wam powiem, że nie zaszczepiajcie się, to wtedy mnie oskarżą, jutro będę ciągnąć po sądach, że ja wam tego mówiłem, że nie zaszczepiajcie się. A każdy podniesie decyzję sam za siebie. Nasze życie jest ważniejsze, czym jakiś pan nam mówi tam, czy Niedzielski, czy powiedzmy Morawiecki, czy jeszcze ktokolwiek inny. Ja nie wiedziałem, że oni zaszczepili się na moich oczach naprawdę jakąś taką prawdziwą szczepionką. I ja wezmę wtedy przykład od nich i ja wtedy może być jeszcze pomysły. A oni nam mówią. Nikt z nich nie umiera na żadnego COVID-a, tego ze starości albo z jakiegoś tam grzechu, który już tam napełnił, jak to się mówi, cierpienia Pana Boga i przyszła śmierć. Oni tego nie robią. Oni wszystko żyją. Bill Gates nie chce się zaszczepiać, swoich dzieciaczków nie będzie szczepił. Jego żona się nie szczepi. A my dlaczego mamy się szczepić? Jest wymyślane wszystko, ja znam dużo tej informacji takiej, że... Właśnie to jest taka faktycznie wypuszczona z tego Uhaniu taka broń biologiczna, która przyjęła taki wypadek przy pracy. Nawet sam Trump mówi, że trzeba z Chin potrzebować 6-8 trylionów, nie miliardów, a trylionów, dalej jak to będzie.
Miliardy po miliardach, co jest? Biliony. Ja? Biliony. Biliony, tak. Biliony dolarów, żeby oni spłacili za te straty, co świat poniósł ich. No a gdzie wy wcześniej byli? Przecież tyle rządzących na tym świecie, takich mocnych i nie potrzebowali? A ludzie się niszczą. Ale widzimy, jak w jednym stanie, powiedzmy, w Teksasie, wszystko to likwidowali, nie ma żadnych tam COVID-u, nawet na Białorusi. Nawet na Białorusi Łukaszenko powiedział, żadnych zamordyzmów, żadnych masek. No, a my mówimy, taki prezydent, taki dyktator, on najlepszy z innych, powiedzmy tak. On nie słucha nie Putina, nie Trumpa, on sam po sobie. To sprawiedliwe. Jak my słuchamy babki z prawa, babki z lewa, a nie wiemy, co mamy robić, to wtedy my nie jesteśmy tożsamością sami sobie, a jesteśmy jak ścina na wietrze. Tak, co ktoś chce szczepić, niech sobie się szczepi, a kto nie chce, niech się nie szczepi. Jest dobrowolnie. Ale oni naciskają, żeby to jednak, czym więcej to zrobi, to zobaczymy po drugiej szczepionce. A po drugiej szczepionce już nie ten zobaczy, który się zaszczepi, a zobaczy te, które pozostaną przy życiu. Co z nim było? Da. Tak, co, bądźcie mądry. Ja się nie dziwię, lekarze wam tego nie powiedzą. Kiedyś byłem w szpitalu, pyta się jedna pacjentka, doktorki, a czy ja mogę się, czy powinna się zaszczepić? Jak najbardziej. Bo ona taka zdziwiona, jak ta doktorka może tak mówić? Bo to takie specyficzne choroby, nie będę teraz mówił, nie tak ważne. I ta doktorka, no ja sobie pomyślałem tak, doktorka nie może powiedzieć, że ty nie powinna się zaszczepić, bo jutro ona nie będzie pracować w swojej branży. Bo od razu ona powie komuś, że ta doktorka mnie powiedziała i wtedy doktorka będzie winna, zrobiła dobrą robotę, będzie winna. No, każdy z nas musi sam włączyć swój mózg, a nie cudzym żyć. Jak my robimy jakieś grilla, to sami robimy swego i wiemy, co to jest, nie? A jedziemy do restauracji, wiemy, a ten niesmaczny, bo to było takie nie z mięsa od chłopa z Jochy, a gdzieś takiego nie wiadomo ile razy tam przerobionego. Tak co, takich księżulków my widzieli na świecie i takich chytrych, które mają figowy listek, jak ten król nagi, to taki duży jest na świecie. Musimy podejmować decyzje same za siebie i nie mówić takich chytrych rzeczy, no ja to nie, ja w koncercie, a teraz o tym się nie mówię. To my, jak my tak postępujemy, my postępujemy fałszywie, sami najpierw do siebie. A ja nie chcę do siebie postępować fałszywie, ja nie jestem pod żadnym jakimś panem, który mną rządzi. Ja chcę służyć Panu Bogu, tak jak mówił Jozue w Starym Testamencie. Ja i mój dom chcemy służyć Bogu, a wy Żydzi komu chcecie służyć? No to my też pójdziemy za Tobą. A ja chcę służyć Bogu i chcę, żeby Jego chwała była największa. Co ze mną będzie, czy od COVID-a, czy od jakiegoś innej choroby, kiedyś mam umrzeć, ja o tym wiem. A wszystkie dbają dzisiaj za zdrowie, nawet księża, który powinni przygotować ludzi do życia wiecznego w klasztorach wszystkie wyszczepienie. W klasztorach. 97 lat on jeszcze się szczepie. Już próchno z niego się sypie, nawet ze mnie już próchno się sypie. Jeszcze mam troszkę mniej, 97. Bo się boi. Czego on się boi? No przecież i tak stanie przed Panem Bogiem, będzie odpowiadał z nim tet-a-tet. Bez figowego listka. Da. Chce żyć wiecznie. No wiecznie można żyć tylko u Pana Boga. Na tym świecie u diabla wiecznie nie będzie żył. Albo żyjesz wiecznie u Pana Boga na wieki, albo u diabla w piekle na wieki. Wybieraj. Co wybierzesz, to będziesz mały. Tak co te chytrości, bracia i siostry, wyrzucajcie każdy ze swojej myśli, każdy ze swojego serca i bierzcie odpowiedzialność za siebie, co wy robicie. Tak jak wy robicie w swoich domach za siebie, myślicie, nie? A jak ktoś takiego macie synka czy córeczkę taka, który nic nie myśli, trzeba jeszcze za nią myśleć, to wtedy mówicie, co to za dziecko, może od sąsiada jakieś, coś takiego, niby moje, a jakieś takie ręki tak jakoś rosną, nie z tej strony. Dzisiaj mądrali dużo jest takich, którzy by na konto innych sobie pożyli i odpoczęli, a tych biorących odpowiedzialność za siebie nie ma, dlatego nie będzie kontrrewolucji. Oni nas zgniecą do reszty. Będą jednostki, które będą na marginesie, które będą gdzieś na obrzeżach Kościoła i świata i oni będą wtedy nieść ten krzyż z Chrystusem, żeby jednak może ten Chrystus popatrzył chociażby na ich ofiarę i zbawił do resztki. Na tym to polega. Tam jest jak nie odpowiedziałeś mnie, a ja odpowiedziałem. Wziąłem odpowiedzialność na to i mówię, jak ono powinno być.
Da. Ja więcej robię. Ja, w moich planach szczepienia nie ma. W moich planach. Mego szczepienia. Ja chciałbym Państwu coś powiedzieć. Może nie wszyscy z Państwa wiecie, że wczoraj, bo przedwczoraj odbyła się w Polsce pierwsza konferencja niezależnych lekarzy i naukowców. Jest to cicho, że zalążek budzenia całej reszty. Proponuję to obejrzeć, tak będzie ponad 2 godziny ludzie. Mądrzy mówią, jak jest. No pięknie, taką informacją trzeba się dzielić między wami. Nie gadajcie wszystkie, bo to nic nie da, to nie dyskusja. Taką informacją trzeba się dzielić między sobą, no nie gadajcie wszystkie, co za ludzie. Tak, jak ten, no co za ludzie. Mam coś do dyrygenta, trzeba policaja poznać. Wolajcie policaja, to będzie cicho zaraz. Krzyknąć. No co to ja, nie żandarm. Już nie komentujemy. Da. Informacje taką się dzielcie, podsyłajcie linki jeden drugiemu i oglądajcie rzeczy poważne, a nie bzdury. Wam przez telewizję państwową pokazuje bzdury i wy te bzdury oglądacie z rana do wieczora, seriale bzdury. A jakby wy oglądali poważne rzeczy, wtedy by zaczął mózg pracować, podnosić się z tego motlochu i zacząłby widzieć troszkę inne rzeczywistości. A jak już przejmujecie za czystą monetę to wszystko, co się dzieje na świecie, no to wtedy wy sami stajecie się winni tego, co z wami robią. Nikt wam nie pomoże wtedy się zbawić. Nikt. Jeżeli wy tego sami nie chcecie. Jak sami sobie nie pomożemy, to nam nikt nie pomoże. Naturalnie. Ale ojcze, księże biskupie, tutaj akurat wydaje mi się, że są ludzie szczególnie świadomi, bardziej świadomi niż ten ogół naszego społeczeństwa. Bo chyba dlatego chociażby, że tutaj przychodzą wysłuchać księdza biskupa. No, to co Pan mówi to jest tak, ale świadomość musi wzrastać. Nie można wstać na pierwszy schodek i stać i czekać co będzie dalej. No, nawet chociaż ze względu na to, że inni idą do góry, no to też pójdź wyżej, zobaczysz jeszcze coś więcej. A jak ty się zatrzymasz, no to twój rost, tak jak to się mówi, na poziomie dzieciaka. Ja spotykam się z wieloma różnymi ludźmi, i też oni przysłali pytania tak naiwne, że po prostu no, nie da się na nich odpowiedzieć. Dzieciaki dzisiaj wiedzą więcej, czym dorosli, które, jak to się mówi, jakby gdzieś zatracili rozum, zatracili wiarę i po prostu pytają się takie rzeczy, że ich trzeba prowadzić, jak nie wiem, jakichś chorych na głowę, a nogi leczą. Rozumiesz? Nie. Ja chcę wierzyć, że tutaj... Biskupa, jaką rolę ci wielcy inżynierowie świata przewidzieli dla islamu? Czy islam jako tylko narzędzie, czy też islam jako aktywny, świadomy, że tak powiem, czynnik rozwoju, a przy okazji siłą rzeczy rozkładu chrześcijaństwa? No faktycznie, powiedzmy, piekło wybiera sobie tych, którym daje pieniędzy przez tych ludzi, które do piekła należą, które oddali swoje dusze diablu. Bo jest tych, którzy oddali duszę swoją Bogu i służą Bogu, ich głos słychać dla tych, których chcą. A jest tych, którzy służą diablu, a diabeł jak pracuje? Zawsze chytrze, podle, tam, ja tobie pan Krajski dam tyle pieniędzy, tylko ty tam po tej cicho sieci milcz, nie pisz te książki, ja tobie dam więcej pieniędzy, nie trzeba te książki męczyć, rozumiesz? I wszystko jest załatwione. Tak postępuje diabeł. A Bóg tak nie postępuje. Bóg postępuje otwarcie. Jak otwierasz serce, wpuszczasz Boga do siebie, wtedy Pan Bóg działa w tobie tak mocno, że ty to wszystko od razu widzisz do diabelstwa. A jak ty próbujesz tak samo troszkę, widzisz jak oni postępują i ty też troszeczkę po katolicku i jeszcze troszeczkę tak jakby jeszcze czegoś. Wtedy tracisz to wszystko. A islam czy nie islam, w islamie też ludzie. Oni byli do tego wciągnięci do islamu. I oni też nie winni tego. Byli, powiedzmy, rewolucja tam Lutra, które też zniszczyli wielu katolików w Niemczech. Te ludzie nie winni dzisiaj, że to nie pozostałości tego wszystkiego. Ich wykorzystują w swoich interesach możni tego świata. I zobaczcie, dzisiaj katolicyzm też bardzo nisko upadł, nawet na poziomie Watykanu. Nawet na poziomie Watykanu tam już prawie nic nie ma. Tam już umowa z Rothschildami to jest jakby przekazanie duchownej władzy diabla. Kto rozumie. A żeby to rozumieć, trzeba troszkę wysiłek zrobić i jeszcze zrobić jeszcze step by step do górki iść, a nie w dół. Nawet te babusie takie po prostu, jak ktoś mówi, 100 lat, a jeszcze te kijki weźmie, siły woli okazuje. Pięknie.
А якщо сили волі окраш на то, щоб не просто серіали глупі бачить такі мильні баньки, а бач серіали такі, які тебе збудують, якщо й дадуть тобі духа такого, щоб ти потім ще не тільки ходила з кійками, фрувала. Тоді будеш іншим чоловіком, навіть таким віком. А як будеш просто їсти так з трендом і з тим тлумом, то, то тлум задепче і кінець. Матеріал такий до виходу. Так що у нас теж будуть такі самі люди, у католіку, які будуть вибірати для того, що вони забіяли решти католіку, які позостали, навіть в Польщі. Є якийсь безбожник в Польщі, йому дадуть добрі пінінзи, чи поліцай, чи військовий, чи будь-хто. Хоча ще раз вже доношу на сусіду, доношу до костюла пошли вінці люди, чи мені люди. Хто то робить? Ну поляці то роблять. Тяжко повірити своїх вінців знати, між ними мішкали. І ви віці, як і поляці є, є поляк, і є ще поляк. Поляк є і поляк є, ні? І як мій Письмо Святе, буде п'єнцю в вашому домі, а три буде пшицівко двох, а двоє пшицівко трьох, навіть в єдній родині. І так ж маємо. А то все робить та пропаганда. Сродки масового приказу працюють тільки для того, щоб нищити сталу правду. Вони працюють на тих, хто тим кланством нас зневоляє. А Письмо Святе, життя з сакраментами, люди шукають здесь ліпших лікарів, шукають ліпших сенжів до сповіді. Не були якого там, хто всіх грехів, а мій то не грех, там, можеш собі жити в розпусті, бо то зараз інакше Костю навуча. А Христос так не навучив, інакше не може навучити. Грех то коли біже на собі війни за те, що інакше навуча, то його треба до сонду послати. І Пан Бог з тим чоловіком так постомпив рано чи пізно, чи з біскупом, чи з капланом. Але те, хто псує і працює на агенді діабельському, вони дійсно на щиті, на свічнику. А те, хто мою правди, вони є споніжані. Для того я вам мовлю тут, я зрацився до них, у мене нема цього укриватися. Я не буду претендував на злото масонів, чи якихось там інших жидів, чи кого-колік іншого, хто не маю. Мені не потрібна їхня збутвяла злота. Мені не потрібна їхня збутвяла влада. А мені потрібна їхня душа, бо як сонце. Мені потрібна їхня душа для збавлення, для того їм гроші. Я вім, що я себе підставив. Але вони теж не можуть не відати, що мають годного противника. Я уважив, годного противника, який мовить їм, навертайтеся, бо вам шкода і робіся. Що ви не тим другом йдете. А як вони хочуть їсти до пекла, ну то нехай до, нема іншого. Як укшижували Христу, самі сьогодні все це закінчить. Ні. Тут і фрути, тут і фрателі не може діяти тут. Не може то бути. Не можна змішати зярно з плевом і монки добре зробити. Не досі. Не досі жити грехом і ніби трошки цнотом. Як си старим, але ніц не робиш, щоб єднак щось змінити. Як не старим, то не будеш мяло. Як не пшидва, то ніхто б не дав. Навіть саме найближче заберу остатнє. Прошу дуже. Ja jestem z rodziny żołnierzy wyklętych, moje nazwisko Łukasz i Kata. Walczę o górki czechowskie w Lublinie i proszę Cię, zadałem Żydom takie pytanie, napisałem do tej synagogi w Warszawie, powiedziałem, że na górkach czechowskich jest pokochwany kupę Żydów. Jednego znaleziono w 1947 roku i udowodnione to jest. Ja mam świadków, że kobieta z dzieckiem została zabita. Spytałem się, dlaczego bronią jedwabnego, nie chcą tam ekshumacji zrobić, a dlaczego tu pozwalają na to? Czy tylko proszę księdza, pieniądze się dla nich liczą, a tu jest pochowanych więcej ludzi jak w Palmirach, bo tu proszę księdza było 6 rozstrzeliwań dużych. Ginęli partyzanci do 50 roku rozstrzeliwani. Poszukają, proszę księdza, kupę ludzi, tak jak żołnierze je miały uczota. Nie wiem dlaczego. Napisałem 2 miesiące temu to pismo. Do tej pory nie chcą mi odpowiedzieć. Pani doktor jedna powiedziała mi, że 33 lata będę czekał na szkole. Nie wiem dlaczego tak. Drugie takie pytanie moje jest, mam kupę przyjaciół, którzy pomagają mi walczyć z wolka.
Między innymi to jest przemór, ale ja nie ogólnam tego. Proszę, proszę pana, o, proszę księdza o modlitwę za ludzi takich jak Szczęść Uskoka, pan Morba, Pawełczak Stanisław, pani Michalak i pan Wojtek Paciek. Ludzie, którzy pomagają mi walczyć, a są bardzo poważni chorzy. Dziękuję bardzo. Proszę pana, ja też jestem żołnierzem wyklętym i każdy, kto chce iść za Chrystusem, będzie żołnierzem wyklętym przez ten świat zepsuty, który należy do diabła. Kiedy kusił diabeł Chrystusa po jego 40-dniowym poście, to mówił jemu, że świat należy do diabła, żeby Chrystus się pokłonił diabłu. Kto poszedł za złotem, za bogactwem, to on będzie zawsze chodził krętymi drogami. Ciężko mi się odnieść do tego, co pan mówi o tych górkach, tam, o tych poległych, bo ja nie znam się na tych rzeczy, dlatego nie będę do tego się odnosił. Ale to, że modlić się trzeba za każdą zaginioną duszę, nawet wydaje się wbrew nadziei, to trzeba robić. To trzeba robić. A Żydzi nieraz wybiorczo zrobili jedwabne, żeby tutaj Polaków niszczyć, że oni winni, zabójcy, faszystowcy. A to po prostu jest w trendzie takim polityczno-poprawnym, ażeby wyciągać ostatnie pieniądze z was. A nie ma was komu bronić, nie ma tych poważnych i wielkich ludzi do tego, żeby po waszej stronie stać, nie ma polityków, którzy was bronili, no i nie ma księży i biskupów, którzy by też stali po waszej stronie. Dlatego jest taka sytuacja w Polsce, jaka jest. Ja ją nie zmienię. Jeżeli Polacy się nie zmienią mocno sami w sobie, jeżeli nie nastąpi kontrrewolucja duchowo, cielesna w naszych duszach, mózgach i sercach, to my nic nie zmienimy na tym świecie, a jeszcze staniemy się gorsi, jak jesteśmy. A co ksiądz sądzi o księżach wyklętych? Ksiądz jest na liście księży wyklętych. No teraz już nie możemy wszystkiego, bo to ja teraz tutaj pytanie. Ksiądz jest na liście księży wyklętych razem z ojcem na wstępie przykład Augustynem Paranowskim. Co ksiądz sądzi o tym? Bo obecnie widzę, że są prześladowania również księży w tym względzie. No, Chrystus tak mówi, kto chce żyć w prawdzie, będzie cierpiał, a prawda nas wyzwoli. Ale kto wytrwał do końca, zwolniony będzie. No to co mnie obchodzi ich prześladowania, jeżeli mój mistrz, Jezus Chrystus, poszedł na krzyż, a mnie jeszcze na krzyż nikt nie prowadzi. Na ukrzyżowanie nikt mnie jeszcze nie poprowadzi. A kto chce się opierać złu, to musi cierpieć, nawet od swoich najbliższych cierpi, w domu swoim. To jest normalne, a to co na czarnym liście, ja się cieszę nawet, że ja tam jestem. Nawet balę się, że może mnie tam nie zauważył. A jak zauważyli, to jest piękne. Ja tylko dopowiem, bo to chodzi o to pismo episkopatu, które oni zamieścili tam na stronie episkopatu, to jak to pismo się pojawiło, to do mnie dziesiątki ludzi dzwoniło i mówiło: gratulujemy panu, że pan razem z księdzem arcybiskupem na tej samej liście. Także to czysta przyjemność. Mnie też te pobożniejsi ludzie mnie też tak samo mówili: gratulujemy, że tam się znajdujesz, że nie na innej liście. Proszę bardzo. Tak, panie doktorze. Chciałam się pytanie zadać. Jak się by ksiądz arcybiskup odniósł na temat rycerzy Kolumba, uważał, jak ta stonka do tych wszystkich kościołów. Proszę księdza biskupa, to jest masakra i plaga. I teraz podobno, ja znam ich od podszewki, bo znam ich, miałam szansę ich poznać w Kanadzie. I dlatego widzę, że tu już teraz zalewa jest, już po prostu zalewają kościoły i nawet traktowani są jako przyjaciele kościoła, a to jest w ogóle bezczelna zmuda. Jest takie przysłowie: Panie Boże, zbaw mnie od moich przyjaciół, a ja od wrogu sam się będę zbawiał. Nie daj Boże takich przyjaciół, który jest gorszy jak wrogowie. Bo kiedyś wroga widziało się, jak to się mówi, po twarzy i po rozmowie, a teraz coś takie mówi i nikt nie wie, co to jest. Tylko ten, który się trzyma Pana Boga, od razu widzi, co to jest. Jak prawdziwy lekarz, to nawet nie badając człowieka, widzi, jak on wszedł
ale po twarzy może rozpoznać, jakimi chorobami ten choruje. A jeżeli ksiądz, powiedzmy, tak samo prawdziwy, to on od razu widzi, kto jest kto. A jak oni chcą zachować kościoły, bo te Kolumba to oni to bogaci ludzie i tak dalej, a tam, gdzie dzisiaj jest pieniądze, to tam Chrystusa, Jezusa może nie być. I raczej nie ma. Ale z kościoła, bo nie zalewają kościoły. Ale... No już powiedziałem, ja myślę, że tego wystarczy, ja nie mogę za każdego Kolumba odpowiedzieć, bo to tak jak to się widzicie, że to nie jest tak. Znaczy nie trzeba z tym, ta panienka taka tutaj. To ja tak szybciutko, i wiem, czy to moje pytanie już padło do księdza arcybiskupa, chciałabym zadać pytanie, bo obiega taka informacja, wszystkie media, że biskupi polscy zostali wezwani do Watykanu na jesień, nie wiem, do wrzesień ma chyba być. I ja bym właśnie chciała zapytać, czy jak ksiądz arcybiskup myśli, czy to chodzi o naszą tradycję katolicką? Czy to będzie wyrzucenie nas oficjalne z kościołów? Bo i tak już teraz mamy ciężko, bo walczymy właśnie o Jasną Górę i nie możemy się doczekać, żeby nas puścili z krucjatą różańcową w inwencji ojczyzny. I piszemy skargi, próbujemy coś robić, ale to jest walka nierówna, bo nasz głos jest niesłyszalny albo słabo słyszalny. A teraz w kontekście właśnie tych wydarzeń, które przychodzą na Kościół katolicki, chcemy jako tradycjonaliści zapytać, co ksiądz arcybiskup na ten temat, bo no, chyba zostaniemy oficjalnie wyrzuceni z kościoła naszego, bo świątynie są nasze. Oczywiście. I jesteśmy spadkobiercami i Jasnej Góry, i wszystkich kościołów, które są w Polsce. Bo najpierw była tradycja katolicka, a dopiero później Novus Ordo, według mnie sekta judeoprotestancka. No teraz ja rozumiem, tam już więcej może... No bo to napiszemy książki tutaj od razu. Pięknie powiedziała, żeby książki nie napisać, przy ludziach już jest napisana. Pięknie. Ja tak powiem, że każdy episkopat, biskupi każdego kraju, gdzie jest Kościół katolicki, raz na 5 lat przyjeżdżają do Watykanu, ażeby spotkać się z dykasteriami watykańskimi. No i tam jakieś dać sprawozdania, co, jak się robi, jakie sprawy. Porozmawiać z tymi, od których zależy, powiedzmy, jakie jest kierunek Kościoła na te czasy, w których się znajdujemy. A ja też czytałem to na ONEC-ie, to taka panika od razu, że ludzie pokazać, biskupi w pilnym tempie wezwani do Watykanu na dywanik. To jest kłamstwo totalne, bo te biskupi, które teraz jest wezwani, to już przeszło 7,5 lat. Znaczy 2,5 lata spóźniony. To nie jest pilny temp, a to jest normalny temp, który wezwanie. Inna sytuacja, dlaczego wezwanie? Wszystko może być. Może Kościół katolicki w Polsce troszkę się opóźnia, powiedzmy, z protestantyzacją Kościoła. Może, ja też mogę podejrzewać, że taka sytuacja może być. Ale co nam w tym robić? A nie trzymać się Chrystusa. Przyjdzie pora, kiedy to diabelstwo nabierze tyle mocy, i że jednak musi wkroczyć Chrystus, wtedy będzie wszystko załatwione. Przyjdzie Pan, który powie, wystarczy tutaj ciemierzyć mój lud i do widzenia, wszystko się zakończy. Czy nam trzeba panikować? Już absolutnie nie. Trzeba żyć dalej w tym rytmie, w jakim żyjemy. Spokojnie, spokojno jeść, zgotować sobie, tam, spokojnie się pomodlić. Da. I cieszyć się życiem, a nie prosto panikować. Niech oni panikują, bo ich czeka piekło, a nas piekło nie czeka. My jesteśmy oddani Bogu i do widzenia. To na tym to polega. A kiedy my zaczynamy, oni nas próbują w depresję wprowadzić, zapędzić węgiel, a my w ruch. Że my jesteśmy nikim, nas mało jest, a nieważne, mało nas jest czy nie. Nas mało, no my w tielniaszkach, mówili matrosy na flocie, da, takie mieli koszuli takie czarno-białe, takie jak zebry, nie? Oni mówili, nas mało, no my w tielniaszkach, w ginosiorkach, ale to pod koszulka taka. Oni byli mocni chłopaki, walczyli, widzieli ojca. Tak samo nas mało, ale z nami Bóg. Wieczny, którego jest zbawienie, którego jest zmartwychwstanie. A oni z diabłem, u niego nie ma ani zmartwychwstania, ani zbawienia. To gdzie oni idą? Czego nam panikować? Niech oni panikują. A oni na nas najeżdżają tak mocno, żeby my jeszcze spanikowali resztę. Spokojnie. Upadło, Pan Bóg polał i dla wszystkich leniwych ogrody jest poliane i pomidory rosną. I koniec. Super. Da, i super, tak powinno być.
A to specjalnie diabeł strachu napędza. Strachu. Trzeba prędzej, prędzej. My wszystkich jedziemy. A gdzie jedziemy? Nie wiemy gdzie. A to sąsiadka poszła. Ona mnie mówiła. No to trzeba myśleć samemu, nie o sąsiadce. Nie. Jej dali trutki, ona wypiła trutki i ona mnie rekomenduje, że to jej dobrze jest. Jutro umrze i ja pojutrze. No to po co mi ta trutka? Może trzeba pić takie normalne, klasyczne. Z lasu, jakieś liścia, pokrzywy tam. Język poparzyć sobie troszkę, żeby nie gadać, nie? Bo to może lepiej. No. Tak co nie bacie tego wszystkiego. Tradycja oczywiście, oni chcą ją zniszczyć, to prawda jest. Nie ma dwóch zdań, ale wtedy księża prawdziwi będą uciekać z tych wszystkich świątyń, a oni chcą świątynie, te protestanci, LGBT-owcy chcą świątynie przejąć. Zobaczcie, kiedy Bergoglio tam powiedział po 8 latach swojego pontyfikatu, że nie wolno w Niemczech błogosławić pary małżeńskie, to małżeństwo, to po prostu... Nawet słów nie ma, trzeba brać widła i tam gadać inaczej. I że nie wolno błogosławić, to w 500 kościołach w Austrii księża wywiesili flagi tęczowe i zapraszali tych tęczowych do kościoła. A te kościoły kto budował? Te kościoły budowali katolicy. Jak oni tęczowe, niech sobie wybudują swoje kościoły. Jeżeli biskupi mają lawendowe kurii, to niech wybudują sobie gdzieś tam na stepie, gdziekolwiek swoje tam posiadłości, a to wszystko zostawi katolikom. Bo to katoliki budowali. I utrzymywali to wszystko przez szereg lat. Na tym to polega. Nie panikować, Panie. Jesteś piękna, mądra, nie panikować. I oni nas nie słuchają, co robić. Wtedy my widzimy, z kim mamy do czynienia. Bo kiedy wszystkie tak pięknie uśmiechamy się, jeżeli w sklepie jest dużo towarów, nie? To wszystkie jesteśmy tak, wózki te wozimy tak pokojowo. A jeżeli widzimy, że tego towaru staje się mniej, to te wózki prędzej biegają po sklepie, nie? Żeby zdążyć jeszcze coś zdjąć, nie? I tych czarnych piątków, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na świecie, to będzie coraz więcej i więcej. Dlatego żywność miejsce w domu, a nie w sklepie. Bo w sklepie to nie wasze, a w domu to wasze. Zapałki, jak macie w domu, to wasze. Prąd nie wasz, bo to należy do jakiegoś tego pana, który tam może wycisnąć. A świeczka w domu, to jest wasza. A pojecie, nie? Studnia na waszym tam gdzieś miejscu, to wasza. A w rurkach tam, to nie wasze. Ciepła woda, to tak, kiedy podjeżdżali gdzieś, kolik wiecie, na drzewach, to jest wasza. A to, co wam dali, jutro wyłączy, wtedy zimna woda. I włosy takie będą tak stać, jeden tety, drugi siedzę. Jeden na siewer, drugi na inny miejsce. Tak to nie panikować. Bo jak spanikujemy, to wtedy będziemy najbiedniejsi ludzie. A oni będą się tam nad nami jeszcze tam nasmiewać się i tak dalej. Nie bójmy się tego. Chrystus mówił, nie bój się czutko mala. Spodobało się Panu niebo i ziemi dać sobie zbawienie. Na tym to polega. Napiszcie sobie gdzieś tak na wejściowych drzwiach, tam na biurku, podstawie, co się zdarzyło, panikuje. O tak, Chrystus mówi. A diabeł napędza strachu, bo on nie ma wieczności i on nie może nic zmienić już. I wciąga tych, które jemu należą, a przez nich wciąga i nas, naiwnych albo panikujących. Zrozumiało, nie? Proszę bardzo. Tu pani coś. Ja tak analizuję, patrzę. Głośno gadaj. Śledzę, że to wszystko, co się dzieje w ogóle w Polsce i na świecie. Konkretne pytania, konkretne pytania, bez narracji długiej. No więc wszyscy jesteśmy grzesznikami, jak Żydzi i Polacy są też podzieleni. I ten grzech zawsze jest przed naszymi oczami. Do grobowej deski będziemy podzieleni. A wzorem do naśladowania jest największa książka na świecie, Pismo Święte. To jest spisane przez proroków. To Chrystus przez proroków mówi, tak jest do dzisiaj. Nie, pytanie jakie, pytanie. Ja to wiem całe swoje życie kapłańskie. Zadać pytanie, co ksiądz arcybiskup sądzi o wielkim resecie w Davos, gdzie był nasz premier Morawiecki, no i tam zbierają się ludzie bardzo zamożni i bogaci. Ten wielki reset później... Pan Stanisław, bo ten człowiek dawno to wszystko powiedział. Ja nie czytam książki pana Krajskiego. Tam jest w Ja w Davosie nie żyłem i ja do tej mafii nie należę.
A jest taka sprawa zawsze. Taka sprawa jest zawsze, bo ten możniejszy tego świata zawsze chce uzurpować jeszcze więcej władzy. Oni mają wszystko, jest pobogosławcy z każdego z nas. Ale diabeł też się mawia, że bogowie na tym świecie. No oni chcą wtedy pokazać się bogami takimi, że oni mogą zrobić wszystko, co im się chce. Nie zwracajmy na to uwagi, myślę, co my mamy. Popatrzmy do swojego portmonetu, co mam i tym się ciesz. A to, co oni mają, oni chcą zawsze więcej i więcej. Oni chcą jeszcze zabrać nasze resztki, żeby my do nich przychodzili, jak do naszych dobrodziejów. Oni nam dadzą troszkę tam ryżu, czy jakieś zupki takie, jak to się mówi, że tam dwa groszki, będą jeden groszek drugiego szukać i biegać. I my będziemy jeszcze celować im ręki, że to nam dali. To tego nas prowadza. Jak będziemy mieć wiarę na Piśmie Świętym, to wtedy my im nie damy tak siebie prowadzić. Amen. Jeszcze, wystarczy. Jeszcze jedno. Wyczytałam w prasie katolickiej, że ksiądz arcybiskup Gądecki wystąpił do premiera Morawieckiego o zmniejszenie tych obostrzeń, ponieważ kina, teatry, wszystko zostało pootwierane, a w kościołach te obostrzenia dalej obowiązują, jedna osoba na 15 metrów i tak dalej. Także a premier Morawiecki nie odpowiedział, trzy razy występował do premiera Morawieckiego i nie odpowiedział. Ale nie wszystko. Zadaję sobie pytanie. No, kim jest premier Morawiecki, skoro nie odpowiada? Ja tego nie słyszę. Jak ktoś nie odpowiada, nie ma. Pan Morawiecki nie jest moim krewnym, nie mam za niego żadnej odpowiedzi. Ale co? No ja już posądziłem, on nie jest mój krewny i on nie w mojej kompanii się znajduje, ja nie mogę za niego odpowiadać. Wy widzicie, co mówi, to wy odpowiadajcie, mnie podpowiadajcie. Śledzi, patrzy i widzi. To jest jedno, a po drugie, co powiedział Gądecki, Kościół katolicki powinien być nad... Co za ludzie, no. Już tu siedzieli, a mówię, że się my podzielili. No podzielicie się, wam trzeba żyć w Piśmie Świętym, nie będziecie się dzielić. A będziecie żyć z takimi tylko słuchami, tam Gądecki napisał do tego, ja mam wiedzieć, co on tam chce, powiedział. No ale ja czytam. No to no, ty, no, pani czytała, no pani sobie zrobi wnioski. Morawiecki, Gądecki, nie moi kolegi i przyjaciele. I koniec. To, co ja mówię, ludzie, co słyszą, niech słyszą. Kto ma do tego coś tam w uszach, w sercu i w rozumie, niech to robią wnioski. A kto tego nie ma, to oni będą przeciwko mnie, przeciwko pani. Na tym to polega. Proszę bardzo. Chciałem zapytać o kulisy oddania urzędu przez Benedykta XVI. Czy jest już jakieś klarowne wyjaśnienie rzeczywistych powodów złożenia urzędu i obecnej sytuacji papieża? Nigdy tego się nie dowiemy, bo to jest tak, jak się mówi, też za kulisją Watykanu, a Watykan jest i państwo, i religijna organizacja. Papież jest podwójny władca i nad państwem maleńkim, 44 hektary ziemi, nawet tu chłopi więcej mają, czym tam w Watykanie, tam mają kilka krów i nic więcej, nie siano tam rośnie. I jest religijny przywódca. Jeżeli Watykan pracował nie jako państwo, a jako religijny przywódca, to wtedy by wszystko było na świecie zupełnie inaczej. A jak on pracuje tak, jak maleńkie państewko i podaje się pod ten wielki reset i tych wszystkich innych panów, to wtedy działa tak, jak świat mówi, a nie tak, jak Chrystus. A my powinni biskupi, papieże, księża, zakonnicy i tak dalej, i lud Boży zmieniać ten świat, żeby oni wiedzieli, do czego jest powołanie, do zbawienia, a nie do śmierci wiecznej, a do zbawienia. Jeżeli my tego nie robimy, a tam czy ten prawdziwie abdykował, czy nieprawdziwie, napisałem, że abdykował raczej jeszcze 6 lat temu napisałem, w 2015 roku. Abdykował chyba pod jakimiś pretekstami nacisku. Przecież Bank Watykański trzymają Rothschildy od 1824 roku. No i dalej sobie róbcie wnioski. Znowu książki Watykańskiego. Tam jest naprawdę tak złożone. Proszę. No on nie relacji nie zdaje, Benedykt XVI, bo jakby on wiedział, co ja mówię, to może on by nie wyspowiadał się, ale on mnie się nie spowiada.
A ja jego nie mogę pytać. Mój wybór. Jeśli można, księże biskupie, jeszcze chciałem o taką kwestię zapytać, mianowicie tego kroczenia tą po tej właściwej drodze, bo ostatnio ksiądz profesor Gus powiedział takie słowa, że biskup, ani papież, ani biskup żaden nie ma mocy, ani władzy, żeby nas zdyspensować od mszy świętej. A wiemy, jaka była sytuacja w 2020 roku, kiedy zatknęli nam na Dzień Zmartwychwstania Pańskiego kościoły i powiedzieli, nie chodźcie do kościołów, bo będziecie zarażać. No i ja odpowiem, ja rozumiem pytanie, ja odpowiem krótko. Słuchajcie księdza Tadzia Guza i będziecie zbawieni. A jak wyrzucicie te plewy z swoich myśli i swojego serca, wtedy będzie wszystko na właściwym miejscu. Jedźcie właściwymi drogami, które prowadzą was z Nalinczowa do Lublina, a nie jedźcie z Nalinczowa do Lublina przez Kraków. To już jest jakiś za duży kawał drogi, możecie nie zdążyć dojechać na właściwy obiad, kiedy powołani jesteście. Słuchajcie jego, tego można słuchać. On no, jest prawdziwy ksiądz. Tadziu, chwała Tobie. Pięknie. Katolik. On teraz coraz więcej głośniej mówi, bo widzi, że tutaj już te nawet, które powinni by mówić, nic nie mówią. Ale oczywiście jego prędko wyrzucą, dołączymy jego do listy wyklętych żołnierzy. Z chęcią jego przyjmiemy w objęcia, z radością. Nie bój się, Tadziu. Przed Tobą przeszedł Jezus Chrystus i jeszcze jakaś garstka ludzi przez cały świat. Na tym to polega. Gliwice chcę mówić. Gliwice. Gliwice. Księże arcybiskupie, poznaliśmy ostatnio zakonnika, młodego stażem. I ten zakonnik, dowiedziawszy się, że zmierzamy tutaj do Lublina, do księdza arcybiskupa, prosił nas, by przekazać księdzu arcybiskupowi następujące słowa. Proszę pozdrowić księdza arcybiskupa, co w mniejszym czynie. Witam, kochany. I przekazać, że w zaciszu kaplic i wspólnot zakonnych jest wiele dusz, które cierpią z powodu gwałtu matki, którą jest Kościół. Co by ksiądz arcybiskup przekazał temu młodemu zakonnikowi? Ja też tego cierpię, że jest gwałcony Kościół, ale Chrystus swego Kościoła nie zostawi. Jeżeli on jest jako Chrystus jest fundamentem tego kościoła, jemu też jest przykro, że odpadają te cegielki z tego kościoła, powiedzmy my ludzie odpadają, nie idą z nim do nieba, odpadają, a on za to cierpiał, ale on nie może nas zmusić pozostać tą cegielką w tym kościele, który Chrystus wybudował. Dlatego każdy, kto chce iść za Chrystusa, będzie cierpiał, ja też tego cierpię, ale nie desperuję się. Nie możemy po prostu desperować, bo Chrystus przyjdzie w tym czasie, kiedy nie spodziewacie się i wtedy załatwi wszystko tak według tych planów, jak powinno być. Nieraz napisała jedna kobieta, ja się modlę, ojcze, tam, i czuję, że na pewno mnie jeszcze nie ma co się modlić, albo nie te modlitwy tam czytam, bo znaczy Pan Bóg jakby nie odpowiada, no bo ona chce tak dwie modlitwy, dwa razy zdrowość Maryjo, najeść się kiełbasy dobrej, smacznej, tam jeszcze jakiś tam popis wszystkich rzeczy, żeby to odkładali się jakieś takie i tędy, i siędy. I potem jeszcze dwie modlitwy, żeby córeczka była zdrowa, żeby krowa nie zdechła i tak dalej. A może trzeba troszkę więcej popatrzeć, jak ludzie nie rozdają ofiary tak na mszy święte za grzechy pokoleniowe takiej rodziny, pokoleniowej. Jakby tutaj biskupi, księża, zakonnicy, wszyscy się zabrali razem i zrobili taką wspólną modlitwę pod przywództwem jakiegoś tutaj. Jest przywódcy niby tu w kościele, nie? Ale oni takie, nie wiadomo gdzie oni jest. Jakby oni ogłosili taką modlitwę, Panie Boże, modlimy się za Polski, ażeby ona i przepraszamy Cię za grzechy pokoleniowe, które byli w naszych pokoleniach, to może Polska by się zmieniła. Ale nikt tego nie robi, nie ogłasza tego. Ja ogłaszam, teraz to jest odezwa. Proszę bardzo, róbcie. Ale tego nie ma. Nie robi Watykan tego samego, ani różańcu do krańcu. Kiedyś była w Austrii, kiedy sowieckie wojska były w Austrii, cały różańc do krańca był tam, nie? Do krańców.
i wycofali się wojska sowieckie, Austria stała neutralnym państwem. Znaczy, to była modlitwa ludu, jak to był głos do Pana Boga. Jak my chcemy tak sobie cichutko siedzieć, piwko popijać i chipsy jest, nie wiadomo jakie, podróbki, jeszcze Panie Boże, tam za lat cośkolwiek, bo tutaj mnie na głowę coś kapie. No to jest chłopie, pracuj. I pracuj. A ty będziesz czekał, że tutaj to trzeba ma ktoś dać. Tak co ten zakonnik, dobrze, że się modli. I ja myślę, że jest takich, na pewno jest więcej. I trzeba to żmudnie swoje sprawy robić. A przyjdzie czas, kiedy Chrystus to postawi na swoje miejsce. Dzisiaj już jakichś takich organizacyjnych, wielkich planów, oni na tyle wszystko zniszczyli, wszystkie kręgosłupy Kościoła szczególnie, że trudno w pojedynki, albo nawet całe państwa nic nie zrobią, bo to wszystko jest opanowane przez diabła. Wszystko. Wszystkie struktury, od samej góry do samego dołu. Tylko te, które jeszcze jest takie dusze, które właśnie w zaciszu klasztorów tam, pod jakimś filarem, tam cichutko nawet nie pokazuje się, tak jak ten celnik, który tam bił się w piersi, nawet bał się na ołtarz popatrzeć i wtedy wyszedł jaki? Usprawiedliwiony. A faryzeusze, którzy gdzieś się chwalił, że im wszystko dobrze i bez kościoła mogło się obejść, oni wyszli z kościoła upokorzeni, jak pamiętamy z Pisma Świętego. Tak, co ten zakonnik jest na właściwej drodze, tylko jakiego przełożenie się dowiedzą, że jest na właściwej drodze, to jemu będzie jeszcze gorzej tam, bo oni jego od razu spacyfikują, powiedzą mu, odprawiamy ciebie do mamusi na 12 miesięcy, żeby ty porozmyślał, czy ty właściwą drogą jedziesz. Tak to musi po prostu to uważać. A jak nawet odprawił do mamusi, nie bać się, bo takich przed nim było więcej. I nie bać się tego. Tak. Cześć i chwała temu ojczulku. Tak. Jeszcze proszę bardzo, gadajcie ludzie. Proszę bardzo. Księdza arcybiskupa, tutaj w jednej z książek pisze, że Chrystus Król, jeżeli Chrystus Król poprowadzi Polskę, możemy się ostać w Strasburzu. Chciałbym zapytać, jakie szanse na ustanowienie Chrystusa Króla istnieją w Polsce, znając księdza arcybiskupa mniej więcej otoczenia Kościoła Polskiego i czy mógłby ksiądz, no oczywiście w miarę możliwości, scharakteryzować Kościół w Polsce i rząd nasz, aż nie mówię za naszymi, czy arcybiskup mógłby coś powiedzieć na temat takich osób jak Kaczyński, czy ktoś musi to wstać i powiedzieć stop, stop klatka. To znaczy, jest taka sytuacja. Charakterystyka Kościoła w Polsce już tam dawno jest w tej książce, która tam jest napisana przeze mnie. Tam jest charakterystyka, wszystko jasno. Tutaj jest wszystko na tyle zepsute, że już jak tu się mówi, ja powiem taki przykład. Ja i mój kolega, arcybiskup, przyszli do jego kolegi biskupa porozmawiać. Trzech nas było, no ani świadków, nikogo nie ma. I co dalej? I ja pytam się tego biskupa, to było wtedy w czasach tej Amoris Laetitia, 2015 rok chyba. Czyli nie pamiętam, ale Amoris Laetitia, Bergoglio napisał. Tak. Ja mówię do tego młodego biskupa, ja mówię, słuchaj, a co wy tutaj Polacy w Polsce nic nie mówicie na temat tej Amoris Laetitia? Przecież ona jest tam dużo tych sprzecznych spraw. Kiedy mu mówili o pogodzie i o kawie, no to byli wszystkie takie mili, jak to się po prostu można na rany postawić i byłyby wyliczone wszystkie choroby. Kiedy mu to powiedziałem, on od razu tak nabrał takie piękne miny, taką urzędową i mówi, ja młody biskup. Rozumie pan czy nie? Ja młody biskup. Jak ty młody biskup 60 lat, to kiedy ty wyrosniesz na takiego biskupa, który będziesz filarem kościoła. I nas było trzech, ich dwa przyjaciele i ja też nie wróg. I on nie wiedział, co powiedzieć. No od razu figowy listek, ja młody biskup. No powiedziałby cośkolwiek takiego mniej więcej podobnego do prawdy. A jak w taki sposób mówi, no to prosto wstyd za niego. I nie, może już wyrósł na starego, nie wiem. Szkoda jego. Taka jest sytuacja Kościoła w Polsce. Przy przyjaciołach, przy zamkniętych drzwiach mówiliśmy.
i on się bał wypowiedzieć swoje zdanie, bo bał się, żeby tam nie doszło do uszu namiestnika i żeby potem jemu nie wskazali, że tam niewłaściwym drogą jedziesz i może nie dali jemu kariery duchownej. Kariera duchowna na kolanach, kariera duchowna w cierpieniach, w niesieniu krzyża, tak jak za Chrystusem się jedzie, a nie kariera taka, że tam zasiada się w palacach takich i jakichś lawendowych kuriach i tak dalej. To tam kariera się nie robi, tam jest piekło. Tak, taka jest droga, panie. A powiedzieć o Kaczyńskim, ja myślę, że wy tutaj Polacy, jak zdejmijcie okulary, to bez okularów widać wszystko, co się dzieje. Ja nie mogę jego charakteryzować, jego wewnętrznych intencji, ale zewnętrznie to wygląda tak, nikło wygląda, powiedzmy szczerze. Jeżeli ja jestem panem swojego domu, ja chcę, żeby tam było wszystko tak, jak to się perfekcyjnie. Ja to zrobię, ja to umiem. Ale jeżeli ktoś mówi, że on jest panem domu i wszystkim jest jakiś bardak, nie wiadomo, co się dzieje, to coś trzeba, nieraz ludzie mówią, naród taki zły, trzeba naród zmienić. No to zostaniesz sam. A bez narodu ty komu potrzebny? Nawet sam sobie. Zawsze mój naród zły, trzeba naród zmienić, tak zrobić takich posłusznych bydlęta, żeby nam służyli na wszelki sposób życia. Nawet Pan Bóg nas nie zmusza, żeby my Jemu służyli. Pan Bóg nam proponuje i wskazuje, że to jest prawdziwe dla nas, dla naszego dobra. A oni nie. Oni siłą nas biorą, podstępem. Tak, co tam charakteryzować każdego, to niech go charakteryzuje lekarz, który wie jego chorobę. No, to jeszcze pięknie, tak. Proszę bardzo, krótko i węzłowato. Nie bójcie się, otwierajcie buzi. Nic wam nie zagrozi. Mów pan cośkolwiek, widzę, że tak chcesz coś. Ekscelencjo, ja może zadam takie pytanie. My wiemy, jaka jest sytuacja w Kościele, jaka jest sytuacja w kraju, ale może moje pytanie poszło w innym kierunku. Jak ci ludzie się mają zachowywać, widzą na przykład szafarzy. Nie mamy tu nic, ani prawie kamienicy, ani nic, żadnych przepisów. Komunia na rękę. Jak ci ludzie prości mają się zachowywać? Walczyć z tym księdzem, upominać go, jest wyraźnie napisane, jesteście solą tej ziemi i tak dalej. Bardzo proszę odpowiedź. Odpowiedź dał od początku świata do końca świata, a ty jemu za krótko odpowiedz coś powie. On sam to wszystko wie. To jest specjalna protestatyzacja Kościoła, żeby zniszczyć sakrum, żeby zniszczyć nasz szacunek do Pana Boga. Nawet Pan Krajski zobaczył tam i jego sumienie poruszyło, że on na pierwszym miejscu, a ja na drugim, nie? Sumienie poruszyło. Znaczy on ma sumienia, nie? A ja tego nawet nie zauważyłem, bo mnie nie ważne, czy ja na pierwszym, czy na drugim. Mnie ważne, jak ja tam się znajduję. Rozumiecie różnicę, nie? On dobrze zrobił. I ja też dobrze zrobił. Bo mnie nie ważne, na jakim ja miejscu, a mnie ważne, na jakim miejscu Pana Boga. Bo jakby mnie było ważne, jakie moje miejsce na tej ziemi, to ja by nic nie mówiłem. Byliby taki sami jak oni. Ręka ręki myje. I przychodzili niektórzy do mnie i mówili, no, może nie mów tego, może lepiej nie trzeba. Ja mówię, nie mogę, nie będę. Ja mówię, wy to mówcie. A oni nie mówią. I biskupi przychodzili. Tak upominali mnie, że to trzeba mnie też się zmienić. Nie im się zmienić, a mnie. Ja. A na tym to polega. A wszystkie te szafarze i wszystko to, kiedy tam na stadionach tam i siostrzyczki idą, oni porzucili klasyczne, powiedzmy, te reguły swoich założycieli i poszli do jakiegoś pana i tam sobie rączkami rozwodzą i padają w Duchu Świętym, już odpoczywają za wcześnie, siostrzyczki i braciszki, za wcześnie odpoczywamy, bo trzeba żmudno pracować, jeżeli na jakieś złotówki trzeba żmudno pracować, nie? Na jakieś budowanie domu, na życie wieczne trzeba żmudnie pracować. Da. A to wszystko jest specjalne, bo to było u protestantów, bo oni to wszystko przyniesie do kościoła katolickiego, żeby zepsuć od fundamentu kościoła katolickiego. Na tym to polega. Prosta zasada. Rozdzielaj i rządź. I wtedy wczoraj babusia była pobożna w kościele, chodziła tak jeli klikała i komunię przyjmowała. A dzisiaj już ona wie, jak to trzeba wyciągnąć, Pan Jezus, na ręce moje. Żadnego szacunku. A on nie potrzebuje szacunku od nas. Jak przejdziesz do jakiegoś biurka i tam siedzi taki były chłop z kolchozu
i on tutaj dzisiaj rządzi, to popróbuj do niego podejść jakoś tak, że ty tam nic nie niesiesz, on nie widzi, że ciebie kieszeni obciągajesz i koperty nie ma, on nie widzi, że coś tam niesiesz takiego, że to już obciążasz się, no to on ciebie nie przyjmie. Ale będzie tak długo tobie gadał, że ty w końcu powiesz, ja tutaj coś tam w sekretarce został. A, no to inna rozmowa z Panem. Da. Tak w kościele się nie dzieje. W kościele rozmawia się z Panem Bogiem tet a tet. Co na sercu, to tak jak na rentgenie. Tak oni rozmawiać. A to specjalnie wprowadzają i teraz rozdzielają nas. Te, które stoją, przyjmują komunię na ręki, my dla nich jesteśmy zagrożeniem. I tak robi ksiądz. I on poddał się, bo jego biskup jemu wskazuje, tak, a on jest taki biedaczek, nie taki jak ten zakonnik, a jest biedaczek taki, który chce jeszcze gdzieś troszkę pożyć. Bo jak on nie będzie słuchał biskupa, a w tym biskupa nie ma co słuchać, bo to nie jest dogma wiary, jak komunię rozmawiać, to nie jest dogma wiary. Szacunek dla Pana Jezusa był zawsze do Soboru Watykańskiego II. I Sobor Watykański II poszedł drogą masońską, protestancką i żydojudejską. To jest po prostu fakty. To nie jest po prostu z palca wysany, cały internet o tym pisze. Nikt tego nie może ukryć. A jeżeli te księża poszli takim sposobem, jeżeli oni nie są jak Alter Christus, nie oni są ofiarami, bo każdy powiedzmy, papież powinien być namiestnikiem Chrystusa na ziemi. A ten namiestnik Chrystusa na ziemi co ma robić? On musi krzyż nieść jak jego mistrz. A jak on krzyża nie niesie, raz jarmurki, raz czerwoną, raz białą, raz jeszcze inną, no to trzeba się zapytać, jaka jarmurka to twoja sprawiedliwa? Czy coś innego? Nie może być w każdej religii Bóg ten sam. Tak. U muzułmanów tylko jest Bóg i to zupełnie nie ten, który jest u katolików. Bo katolików jest Bóg w Trójcy Jedynej. U Żydów nie ma Boga w Trójcy Jedynego. Dlatego to nie może być jedno to samo. To po prostu nawet nie trzeba to katechizm o tym mówić. Tego wystarczy, żeby rozumieć. Ale kiedy nam mawiają księża, którzy niedouczeni w piśmie i faryzeuszy, jak tak nazywam biednych, ja nie mówię po imieniu każdemu, ale po prostu mówię do tych, których to się tyczy. No to oni nas nauczają tak, jak ich nauczyli. Ich niczego nie nauczyli być administratorami i prosto występować przed wszystkimi i pokazywać, jakie oni ważne tam. A tam ważności żadnej nie ma. Jak jakiś tam biedny z palicą tańczy przy ołtarzu i dzieci komunijne, on śpiewa lody, 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 lody. Katastrofa. Stary dziad, on śpiewa jakieś lodach. Da. Chcesz lodu, to może tobie wagonami lody przywieźć, jak chcesz. Ale nie przy ołtarzu, nie w kościele, nie robić śmieszek z tego, co jest najświętszym sakramentem. To jest, to pokazuje totalny protestantyzm. Na pewno oni nie wierzą w Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie. Może nawet wcześniej czy później będą odprawiać taką mszę, gdzie przyistoczenia nie będzie. Nie będzie. Dlatego trzeba szukać tych, kto naprawdę to robi z namaszczeniem, z odpowiedzialnością i, jak to się mówi, z posłuszeństwem i podporządkowaniem pod wolę Pana Boga. Proszę bardzo. Głośnie troszkę, bo tak nie bój się, wyrównaj się. Głośnie. Proszę, no, biskupa, z przeżycia z Kanady właśnie mam publiczny grzech. I teraz nie kto... Właśnie pytanie nie słychać. Dawaj pytanie, nie przyznawaj sobie grzechu tutaj niczego. Nie wyspowiadany dlatego, że ja, tak mi się wydaje, ale że była komunia udzielana przez arcybiskupa w Kanadzie, jak byłam, i to była świńska grypa i po świńskiej to w ogóle nie chodziło, bo dawał na rękę udzielał. Więc potem odgwizdał, odwołał tą świńską grypę. No i akurat już byłam blisko i nie chciałam przyjąć, znaczy, bo on mi kazał wstać. To ja powiedziałam nie no. Ja odeszłam, nie przyjęłam od biskupa komunii. Więc rodzina była moja bardzo zgorszona, ale czy ja mam się z tego, to jest kilka lat, ja się z tego nie wyspowiadam, czy to jest grzech? To jego grzech, a nie pani. Niech on spowiada się publicznie. Posypuje głowę popiołem i kolanami stoi na greczce. Jak mogłam,
mogłam, bo on mi kazał wstać, bo ja powiedziałam, ja wstałam. Wszystko jasno, wszystko jasno, pani, nie trzeba tam tych takich detali. Księży biskupie, czy zdaniem księdza wypełnia się proroctwo z Vera Vandal, powiedziane przez Conchitę, która rzekomo widziała biskupów katolickich zmierzających do piekła i ciągnących za sobą miliony wiernych. Czy już się wypełnia ten czas? Ja powiem tak, ja żadnych proroctw karabandalskich, piotrowskich, lublińskich, podlublińskich, nalinczowskich, taka babka powiedziała to, taki dziad powiedział to, nawet jeżeli oni mają jakieś tam niuanse dla tego, żeby coś tam dopowiedzieć, to co w Pismie Świętym wszystko napisane. Jak będziesz grzebał w Pismie Świętym, będziesz mądry. Jak będziesz grzebał sobie wszystkich tych różnych prorokach, to pogubisz się i potem będziesz chodzić od Anasza do Kajfasza i skończysz tam, gdzie diabeł chce cię posadzić. Amen. A Karabandal spełnił się Pismo Święte. Będziecie czipowani, nie kupicie nic, jeżeli będziecie mieć kartki zielone. Do sklepu nie pojedziecie, do teatru nie pojedziecie. No to co jest? Co to jest? Czy to nie jest spełnianie Pisma Świętego? Da. No wszystko jest tam jasne. Jak biegamy po tych różnych zjawiskach, to potem można wpaść w wielkie herezje i prosto nawet niby pod płaszczykiem katolicki, nie? Taka pobożna, jedna mi mówi, ja byłem wczoraj w takim ruchu, jutro w takim ruchu, a pozawczoraj jeszcze w takim ruchu. Ona wszędzie się rucha na wszystkie strony i tolku nie ma, przepraszam. Da. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, czy nie. Dlaczego bo się podpisywanie akurat nie No pan Stanisław mówi, że trzeba skończyć, ale coś jeszcze nie pojedzą ludzie, nie? Ostatnie pytanie. Nie, przedostatnie, ja ostatnie. Czy ksiądz arcybiskup... No nie może tam jakieś... Aha, no to dajcie. Ja mogę. Czy uważa ksiądz arcybiskup, że pomału zaczęła się islamizacja Polski? No ja mówię, zaczęła się dawno bezbożność Polski. A jak człowiek bezbożny, to jemu tam wszystko jedno. Czy oni mu wszystko jedno, czy być obrzezanym, przepraszam, czy nie obrzezanym, wszystko jedno. Jaka im różnica? Aby być w trendzie wszystkich innych. Uśmiechać się do wszystkich i być takim byliakiem. Obrzezani zdrowci. Tak, da. Tak, proszę bardzo. Jaka jest przyszłość Kościoła katolickiego w Nowym Ładzie? Gdzie? W Nowym Ładzie. Czy to jest właśnie ta planowana... Po wielkim resecie. Ja powiem prostą rzecz. Czym więcej diabeł naciska, tym bliżej jego koniec. I koniec tych, on dlatego nie spieszył, bo oni muszą wykonać jego agendy. I wtedy przybliżają przyjście Chrystusa, który obroni tych, którzy cierpią. Tak. Znaczy diabeł nawet, diabeł wie, o co chodzi. Tylko jego pacholki, im się wydaje, tutaj oni zamordują cały świat i będą robić to, co oni chcą. A tutaj z ichnim zamordyzmem idzie, jak to się mówi, Pan Bóg zbliża się. Czym więcej oni nakręcają swego, tym oni nakręcają do piekła, a Pan Bóg z górki zaczyna step by step schodzi. I to wtedy będzie konkretne, tak to się mówi, ściśnięcie głowy do głowy. Judaizm natury rzeczy na tę chwilę jest w zasadzie religią wymarłą, prawda? Bo w 1971 roku wszyscy kapłani zginęli. Czy ja dobrze mówię? Pytanie. Tak. No właśnie, czy jest religią wymarłą? W 70 roku według zapowiedzi Chrystusa kamienia na kamieniu nie pozostanie na tej świątyni. Dlaczego? Bo Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, do których On przyszedł, jako był obiecany dla nich. Bo ten naród był wybrany i ten naród czekał na swego Mesjasza. Tylko, że Żydzi czekali na Mesjasza, który będzie im rządził, żeby wszystkich gojów wziąć pod swoje skrzydełko. Zabrać ich nie majątki, wasze ulice, nasze kamienice. Tak oni myśleli. A Chrystus przyszedł gdzieś tam, w stajnie się urodził, na krzyżu umarł. A co to za taki nam wódz, tam takiego nie trzeba. Dlatego oni byli odrzuceni, mandat dlatego, żeby oni byli tym narodem wybrany, skończył się ze śmiercią Chrystusa. Oni odrzucili Zbawiciela, króla odrzucili, nam króla nie trzeba, nam cesarz jest królem, świat nam królem, a nie ten. Oni nie mają ani kaplanów, tylko mają rabinów,
I te rabinie to tak jak katecheci w Polsce. Katecheta, jak ma biskupa katolickiego, to dobry katecheta. Jak katecheta ma protestanckiego biskupa, to katecheta byli jaki. Tak samo u nich rabiny, jedno pytanie, a 30 odpowiedzi. Każdy rabin powie po swojemu. Tak, to takie pływające rybki, pływające ptaszki. I w Izraelu, samym Izraelu, tam jest ponad 70% z Chabad Lubavitch dzisiaj. Tam prawdziwych tych judejczyków mało, a to jest więcej Chazarzów, które od Kabaly żyją i dlatego oni to ten świat opanowują z tymi okultnymi naukami. Dlatego jest to wszystko takie masoństwo, oni na tych lożach masońskich nie troszczą się w klasztorach klauzurowych, troszczyli się jakby być stutliwymi. Mistyki prowadzili, oni rozpoznają słabości ludzkie, nasze grzechy i według słabości stwarzają świat. Konsumizm, hedonizm i różne zachcianki dla naszego ciała. Dlatego my tak ich ciało chce. Jak rozpuścisz ciało, to ono potem wyrasta. A jak czujesz, że nie możesz oddychać, zaczynasz kijki brać i biegać, bo umrzesz, nie? To może wcześniej trzeba było biegać, a nie wtedy, kiedy już nie możesz nic. Nie. To jest umarła religia. Ale ja uważam tak, że Pan Bóg, no to idźcie cichutko, nie gadajcie. Pan Bóg w 70 roku pokazał im, za to, żeby to zrobili, kamienie na kamieniu pozostanie. Po dzisiejszy dzień oni mają kamienie tam. Oni się modlą przed kamieniami, mają władzę w świecie, złoto i bogactwo i władzę mają na całym świecie, a nie mogą sobie świątynię odbudować. Kiedy przychodzą Żydzi ortodoksalnie do ściany płaczą, to oni jakby wolają, że Pan Bóg wrócił do nich, a to było kiedyś. Bo w tej świątyni, tylko w tej świątyni mieszkał Bóg. W innych synagogach nie było. Chociaż oni tam zbierali się, a w tej świątyni mieszkał Bóg, który wyprowadził z ziemi egipskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, kiedy przychodzą masony do ściany płaczu, oni chcą odbudować świątynię Jerozolimską, znaczy, tak, świątynię Jerozolimską, tego dlatego świątynię Salomona. Ale tam oni będą czekać tego antychrysta. Tak, bo Mesjasza oni przegapili, mówię, Żydzi, najlepszego Żyda swego już ukrzyżowali, lepszego nie było przed wami i nie ma lepszego po was. To najlepszy Żyd, który jest na szczęście jeszcze Panem Bogiem i my w Niego uwierzyli, a wy Jego przegapili, to nie moja wina. On do was przyszedł, nie do Polaków przyszedł, a do Żydów, a oni Go wyrzucili na świat. I rozproszeni po całym świecie, jakby oni byli rozproszeni po całym świecie z Chrystusem, to świat może byłby inny. A jak oni poszli i roznieśli wszystko, że Chrystus to nie jest zbawicielem i mają wpływy, władzę i tak dalej, to my mamy dzisiaj to, co mamy. Starca, Żydzi jest złym zaczynem dzisiaj. Nie mówię tam, że ktoś z nich konkretnie winny, ale oni jest złym zaczynem w tej mące, które to ciasto nie wyrasta. Oni rządzą, ale źle rządzą. Sami nie mają nic i nikomu nie dają. I tam jest mało procentów tych Żydzi ortodoksalnych jeszcze, które z tymi chodzą takimi, które tam jeszcze coś wykonują, bo to przekazania Boże muszą wykonywać. Jeżeli oni żyją kabalą, to nie wykonują przekazania Boże i tam nie ma Pana Boga. Po prostu nie może być. Jeżeli ktokolwiek z nas nie żyje wiarą, nie wykonuje przekazania Boże, my też żyjemy wtedy po prostu jakimiś innymi postulatami, a nie tym, co trzeba. A co u nich tego nie ma, i ja myślę, że dla kary dla nich, że oni widzieli, kogo oni odrzucili, mają to karę do skończenia świata. Dopóki nie przyjdzie antychryst, dla którego oni zabrali wszystko to złoto i władzy, oni mu przykażą to wszystko. Ale kiedy zobaczą, że to nie jest ten Mesjasz, a on chce ich nie duszy do piekła, wtedy mogą jeszcze te, które byli w blędzie, a nie te, które byli przywódcami i fałszywi to wszystko robili, mogą jeszcze się zbawić. To wszystko zależy od Pana Boga, nie ode mnie, Panie kochany, i nie od Pana. I może by nawet my chcieli tam kogoś z nich tam powiedzieć, iść do piekła, ale nie możemy tego zrobić. Ja jako ksiądz nie mogę tego zrobić. Ja chcę, żeby Żydzi też byli zbawieni. Ale teraz drugie pytanie z tego wynikające. Jeżeli my, katolicy, dzisiaj wyrzucamy Chrystusa ze swoich miejsc, intronizacji, mu nie pozwalamy, biskupy wyrzucają, jaka kara czeka nas? Jeżeli oni byli rozproszeni, to co czeka nas? I bardzo słono zapłacimy za to, że wiedzieli, co mamy i wyrzucili to najlepsze. I pozostaniemy, jak to się mówi, w najgorszej sytuacji, najgorszej, czym żyć.
To znaczy, że nie są tym narodem wybranym, czy nadal są? Народы выбраны были в том часе, когда они очекивали Мессиаша. Пан Бог их проводил, научил через пророков, как чего поступать. Для того вытемпил перед ними этих грешных людей и сказал им Мессия, можешь, если вы будете поступать так, как те люди, которые были перед вами в выпензении, то будет то самое, что с ними. Но и так они мают. Они пошли фальшивую дорогу. Вони не є народи вибрані, бо якби були народи вибрані, були на позіомі віри Христуса, вони її не мають. Дякую. Чи це антибіскупа, чи моглибішми щось більше услышати на темата антихриста? Хто то є антихрист? Чи вже є в тій хвилі? Чи він до того прийде? Бо мені багато дуже питань вирішувати власне. О таку справу. Вони... Чи то є масонерія? Чи то є якийсь зеспул, що так можна... jakaś organizacja, czy coś, czy to jedna osoba, prawda, tak, którą się czeka. Jak to jest? Może też pan... A jak ja panu odpowiem, że jutro przyjdzie antychryst, to pan nie zdąży tym panu powiedzieć, że jutro przyjdzie i oni wszystkie przepadną wtedy. Rozumiesz pan, nie? Kombinować to kombinować nie warto. Kombinować nie warto. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Bądź ty ciepły, albo gorący, nie, bądź ty gorący, albo zimny. A jak ty ciepły ciągnie tędy siędy, to ty właśnie masz tego antychrysta i rano czy późno pójdziesz tam, kiedy on cię spotka i przyjdzie. Antychryst to duch przeciwko Chrystusowi. Anty to przeciwko Chrystusowi. I to wszystko, co się dzieje dzisiaj na świecie, to jest antychrystiański. Przeciwko Chrystusowi. Właśnie to diabelstwo działa i przyjdzie w końcu ten diabeł główny, żeby udowodnić Bogu, patrzcie, tutaj ja rządzę na tym świecie i ujawnię się dla innych ludzi narodów. Już chyba blisko, ale musi przejść potajemnie. Bo ktoś tu powiedział, że tam jakieś tam gdzieś taki bańka mydlana tam powiedziana, że niby jakiś tam Żyd już jest i to niby ich Mesjasz, ale tak jak Chrystus przyszedł potajemnie, tak i ten przejdzie potajemnie. Będzie chytrze postępował. Tak co nie kombinować, na co dzień idziesz spać wieczorem, Panie Boże, przebacz moje grzechy, wyspowiadaj się, a jak masz duży grzech, na jutro, na rano do księdza najlepszego. I nie czekaj, że jeszcze to tak, jak to się mówi, nie mam worek grzechu, tylko taki jeden, bo diabeł może przyjść nad ranem. Nie doczekasz się wtedy. Kapujesz czy nie? Masz siwe włosy. Z szacunku mówię do twoich siwych włosów. Silvia, jeszcze jedno pytanie. Panie Stanisławie, ostatnie może, bo tak... Stykał się z takimi książkami profesora Uniwersytetu Hebrajskiego w Tel Awiwie, Shmuela Sadla, który opracowywał wyniki bardzo kosztownych i szerokich, wielodyscyplinowych badań rozpoczętych po utworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie na temat korzeni tych żydowskich kolonizatorów Palestyny, przeważnie z Polski czy ZSRR przez Polskę. No i on napisał, pierwsza książka była chyba około 20 lat temu, naród wymyślony, że badania te wskazują, że nigdy żaden naród nie uciekł z Egiptu, nie było nigdy żadnego króla Salomona, nigdy nie była zdobywana Jerozolima ani to miejsce, które przedtem tam było. Nigdy naród żaden nie błądził 40 lat po pustyni i tak dalej, i tak dalej. No i z punktu widzenia katolickiego, no to się robi możliwe, bo po prostu ci prorocy pisali mitologię jako historię, a Duch Święty mógł tam palec wskazać, żeby umożliwić Chrystusowi wytłumaczenie prawdy Ewangelii. Bo gdyby dzisiaj się tu Chrystus znalazł i zacząć tłumaczyć jakimiś terminologiami Marksa czy innego Engelsa, to nie wiem, czy by tu znalazł jakiegoś ucznia. Ja jestem specjalistą od Pana Boga i Pan Bóg napisał wszystko prawidłowo, stwarzając mnie i Pana. Napisał wszystko dla mnie i dla Pana i dla nas wszystkich, co my mamy robić na tej ziemi, żeby osiągnąć to Królestwo Niebieskie, z którego byliśmy wyrzuceni przez pokusy diabla i pierwsi rodzice Ewa otworzyła szeroko usta i połknęła to, co jej nie było pozwolone, nie? I tak my też nie raz, a ten napisał to.
A ten wujek napisał to. Ja tych wujków nie znam i znać nie chcę. Jeżeli co nie napisane po Bożemu, to wtedy jest taki drugi jeszcze, jego troszkę znam. Kiedy mnie kusi, to tych diabeł jest. Klamca. Odwieczny klamca. Stary pierdola taki, czy jak to by mówić, nie? Da. Da. Taki zabuczawiały, taki bandyta, który już zimna nienawiść, która skarlowa ciała, która nic więcej nie ma w sobie. Żadnej miłości, żadnego niczego. A Chrystus ma miłość. Chrystus za mnie umarł, a nie diabeł. I nie ten Pan. Jeżeli ten Pan robi takie wnioski, no to niech według tych wniosków żyje. Da. A jak ja będę jeszcze czytał do każdego takiego Pana, to ja zwariuję między tymi wszystkimi. I wtedy, jeżeli mi jeden mówi jechać tędy, a potem się drugiego, ten mówi tędy jechać. To ja muszę sam troszkę wiedzieć gdzie. Ja muszę jeszcze być mądrzejszy od tego GPS-u, bo GPS w kapustę prowadzi, nie? A jak ja słucham GPS, taka mądra, taka bestia w moim samochodzie, a ona nie ma do kapusty jechać. To po co mi do kapusty jechać? A tam nie ma nic, step, koniec ulicy. Nawet komary wracają stamtąd. Tak to, to co ja powiedziałem na początku, jeżeli na wszystkiego po tych baśniach żyjemy, to potem mamy takie rezultaty. A ten powiedział tak, ja sobie zaczynam zastanawiać, a może ja na próżno wierzę? No jak na próżno wierzysz, a zawierzysz temu Panu, to gdzie pójdziesz? Tam, gdzie Pan? Tamtej, co napisał. A jak zaufasz tej Biblii, która jest natchnieniem autorzy, natchnienie od Ducha Świętego prawdziwego, nie dzisiejszego, który padają tam na stadionach i wrzeszczy i szczekają jak psy. Nie od tego, a od tamtego. Jeżeli te napisali taką Biblię, to napisali dla naszego dobra. I Bóg tym, którzy zaczynają tym żyć, Pan Bóg ich pociąga dalej, do siebie. I naucza coraz więcej i więcej. A jak my schodzimy, jak powiedziałem, z góry, z szczytu góry, gdzieś na dolinę, nie widzimy tego, co się dzieje z góry na cały okręg. Nie słuchać i czytać takich bzdur, bo dzisiaj w internecie masa, a wyszukiwać to, co najlepsze. Kto prawdziwie wierzy, on od razu czuje, że coś tutaj nie gra. Coś tu smierdzi. Jak masz Pan dobry niuch, to czujesz, kiedy smierdzi, kiedy pachnie, nie? A jak masz zdrowe wątroby, to czujesz, że ty zjadłeś dobre tam, powiedzmy, karkówki, że ta karkówka już jak to sobie tak smierdziała, tylko ją tam tymi jakimiś tam przeprawami tak zrobili, że potem tobie ta wątróbka puchnie, a miała dobrze, bo mal się dobrze czuć. Co jesz, takie masz trawienie. Tym jesteś. Tak, tym jesteś. Z kim przestajesz, tym się stajesz. Dzisiaj jest bardzo dużo mądrali, prawda, bez nawiasu, który pisze na zamówienia diabla takie książeczki. Pan Stanisław mówi, że to co? To znaczy, że już... Moment. Jeszcze ksiądz arcybiskup podpisze parę książek i też nie można go za bardzo męczyć, pamiętajmy o tym, a teraz poprosimy księdza arcybiskupa o błogosławieństwo. Kto może klękać, to nie może wyklękać. W imię Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobom błogosławiona, z Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Atrybutami Boga jest rozum i wola. Atrybutami diabla jest nasze zepsute ciało. Różnice czujecie, nie? Różnice. Czujecie. Amen.